Żarłok i Skóra. I Mando. Jerry. Wokusia. Trzyma. Oraz nasi goście. Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. 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 Witamy w kolejnym przekaście, czyli przekozackim przeglądzie popkultury. Po tej stronie mikrofonu spotykają się Szymas, cześć wam, oraz Bogusia. Cześć chłopacy, witam wszystkich słuchaczy. Sik. Cześć. I Mando. Cześć. Tak, znowu jest tutaj nas czwórka, tym razem Jerry odpadł z nagrania i tak jak wspominaliśmy chyba 2 tygodnie temu, tak to będzie wyglądało, że po prostu kto będzie mógł, czy kto będzie zainteresowany ostatnimi newsami i tematem odcinka, ten się będzie na antenie pojawiał i ten stan będzie zmienny. Dzisiaj tradycyjnie już, chociaż to dopiero drugi epizod, zaczniemy od tego, co nam się ostatnio rzuciło w oszy, co nam się ostatnio rzuciło w uszy, oczy i tak dalej. I na początek może trailerki, co? Dzisiaj niestety nie ma żadnych ludzi z barek, ani nic takiego. Same poważne rzeczy. Ale jest Pitbull przecież, to prawie jak ludzie z barek. No dobrze, to zaczęliśmy od polskiego kina, widzę. Pitbull, ostatni pies. Ale zaraz, to jest ten pitbull lepszy, także to nie jest tak jak do końca jak ludzie z barek. Sik, daj spokój, ale to i tak wygląda źle. No przecież czy film, w którym gra Doda, może być dobry? Oczywiście, że tak. Ja uważam, że tak. To jest Pasikowski, no przede wszystkim. No to ja wierzę temu reżyserowi bardzo i zawierzam mu i na ten akurat film pójdę do kina. Powiem ci, że jak zobaczyłam, że występuje w nim Dorociński, bo oglądałam ten zwiastun 2 razy i tak sobie pomyślałam, że jest spoko, skoro pojawił się Dorociński, to może być dobry film. A potem zobaczyłam Pazurę, zobaczyłam Dodę i tak jakoś mój entuzjazm spadł na pysk. No właśnie, bo z jednej strony Dorociński, Zamachowski, Dziędziela, tak, Woronowicz, Kuna, a z drugiej strony Doda. I to rzeczywiście kontrastuje mocno tutaj w tym filmie. Sorry, ale ona tak wypowiada śmiesznie swoje kwestie, bo właśnie to ma być niby domknięcie, nie? Tego cyklu franczyzy, nie wiem jak to ująć teraz. Ale nawet Dorociński, jak ja go tutaj zobaczyłem jako Despero, no wygląda moim zdaniem dość komicznie w tej pierwszej scenie w trailerze. Do tego, rzeczywiście czuć, że to już nie jest to, co w poprzednich Pitbullach, tak, wychodziło na pierwszy plan. Nie ma tego już takiego przechamskiego, przewulgarnego pseudohumoru, tych one-linerów, przy których po prostu strzelałem takiego facepalma, że miałem lipo przez następne 2 tygodnie. Ale ty czujesz tutaj Pasikowskiego, Sik? Bo... też tak, odnoszę się najpierw do tego do Dody, więc moim zdaniem w tym, co widziałem w trailerze, to ona i tak lepiej zagrała niż te wszystkie laski od Wegi. Ale to wiesz, to jest taka poprzeczka, że ona jest 2 metry pod ziemią. No dobra, okej, ale słuchaj, ona ma grać wulgarną jakąś prostą laskę, tak? Czy tak mi się wydaje, przynajmniej z tego, co trailer sugerował. I ona w tą rolę wchodzi świetnie. Ona jest wulgarna, ona ma przygotowanie... Ale ona recytuje, no to słychać. Ona wypowiada kwestie jak w Ukrytej Prawdzie trochę, no. Nie, ja uważam, wiesz, nie że nie. Moim, to, że zdaniem, jest... moim zdaniem jesteście uprzedzeni i... przede wszystkim jesteście uprzedzeni, tak jest moje zdanie. Ja nie będę bronił tutaj, nie będę stawał murem za nią, ale uważam, że ona jest naprawdę lepiej wypada niż te wszystkie aktorki z, nie wiem, z Kobiet Mafii czy Nowe Porządki. Po prostu do niej doskonale dobrana jest rola. Ona ma grać wulgarną dziewczynę, ładną laseczkę mafiozy i podejrzewam, że w tym się sprawdzi bardzo dobrze. Natomiast... nie wiem, czy uda wam się przeskoczyć wasze uprzedzenia do niej i będziecie mogli fair ją ocenić, jej rolę. Bo po tym, co pokazała w trailerze, to jestem okej. Okay, jestem może nie jakoś hura optymistycznie nastawiony, natomiast zagrała lepiej niż te wszystkie kobitki u Wegi i takie jest moje zdanie. No.
Sik, a powiedz mi, jak ty w ogóle te ostatnie filmy Pasikowskiego widziałeś? Oczywiście, ja widziałem wszystkie wielokrotnie. Tak, i z tych nowych rzeczy, bo one są bardzo krytykowane przez różnych ludzi. Czy jest jakiś, który twoim zdaniem wybija się wyjątkowo mocno? Pokłosie jest świetne. Bo powiedziałeś, że warto zawierzyć reżyserowi. Ja jak zobaczyłam ten zwiastun, to w sumie to wydaje mi się, że scenariusz tego filmu nie jest zły i daje spore pole do stworzenia z tego dobrej, sensacyjnej historii. Jedyne, do czego się przyczepiam, to właśnie te decyzje castingowe, bo coś mi tutaj zgrzyta, ale może rzeczywiście wynika to z faktu, że dostaliśmy tylko 2,5 minuty materiału, a jak pójdziemy do kina, to będzie coś innego. Ja widziałem wszystkie wielokrotnie jego filmy, bardzo mi się podobało Pokłosie. Nie jestem jakoś światopoglądowo ustosunkowany do tego filmu, to jest po prostu dobre kino. Też tak myślę, Pokłosie świetne. I wiesz co, uważam, że to jest reżyser, który dla mnie nie odstawił nigdy maniany. Każdy jego film mi się podobał. Także może Operacja samą najmniej, okej, okay, ale Jack Strong był też dla mnie bardzo dobry. Także ja naprawdę jestem pozytywnie nastawiony, jeżeli chodzi o ten film, o tego reżysera. Myślę, że będzie dobrze. I Dorociński, nie wiem, dlaczego wam wypada dziwnie, dla mnie Dorociński jest fantastycznym aktorem i w tym trailerze też mnie przekonał. Ja się przyczepiłam do Pazury, do Dorocińskiego, nie mam właściwie żadnych tutaj... Ale się przyczepił Szymas do Dorocińskiego, a Pazura też jest genialnym aktorem, a to, że on słuchaj, to jest naprawdę bardzo dobry aktor. Widziałem go właściwie we wszystkich też filmach. Nie oglądam go na YouTubie, ale czy to jest slapstickowa parodia policjanta w 13 posterunku, gdzie był wtedy cała Polska się z niego śmiała i on był genialny w tej roli. Czy to były Psy 1-2, Tato, czy nawet w komedii takiej jak Show, on był zawsze dla mnie bardzo dobry. I też nie widzę nic złego. Myślę, że to jego ostatnie jakieś tam, powiedzmy, wypowiedzi też mogą rzutować, że ludzie jakoś go tam już nie fajnie odbierają. Mhm. A nie widziałem go w serialach właściwie, bo to jeszcze jakieś seriale miał na Polsacie, to tutaj nie mogę się wypowiedzieć, ale to jest dla mnie... Nie jest nietrafiona obsada, jeżeli tak mogę powiedzieć. No. Poczekamy, zobaczymy. No ja się na razie jakoś super zachęcony nie czuję. Ja w ogóle zapomniałem o tym, że Pitbull został przejęty, tak? Że tam była ta cała aferka i z Dodą, i właśnie z Wegą i tak dalej. I w ogóle o Dodzie też zapomniałem i po pierwszej chwili nawet jej nie poznałem. Jakoś tak, taka drobna się wydaje tutaj. No bo ona jest niziutka w ogóle, niziutka dziewczyna jest. No tu właśnie jakoś tak wcześniej w telewizji tego jakoś nie spostrzegłem, ale powiem wam, że właśnie ja tutaj nie czuję ani starego Pitbulla, ani właśnie Pasikowskiego do końca. Nie wiem, co to może być ostatecznie, bo z jednej strony właśnie czuć, że to jest tak trochę bardziej właśnie poważnie i że można się zaintrygować tym wszystkim, ale z drugiej strony też mamy ten tekst o ścieżce, tak, o tym... No tak, no wiecie, że chodzi o skończenie ścieżki, tak. A czy wiesz, trzeba sobie też pomyśleć w ten sposób, że Vega jakiś tam styl w tym serialu z Dorocińskim stworzył i to też nie może być tak, że robimy Psy z tą obsadą z Pitbulla, tylko wydaje mi się, że reżyser taki jak Pasikowski chciał też się wpasować w jakiś sposób w to, co było wcześniej, żeby to było... Tak, ale właśnie Siku, o to mi chodzi, bo po trailerze, tu wiesz, właśnie mamy tylko fragment. Jestem ciekaw, czy Pasikowski po prostu wziął to, co do tej pory powstało i stworzył z tego coś na tyle dobrego, na ile był w stanie i na tyle w swoim duchu, na ile był w stanie, a jemu też producenci pozwolili. Ale z drugiej strony trochę się obawiam, czy to nie jest trochę tak jak z niektórymi aktorami, którzy wprost mówią, że zagram właśnie u Wegi, czy w Pitbullu, czy w czymś tam innym, bo gruba kasa i tyle, tak? I nie, po prostu nie, mam nadzieję, że jednak przyłoży się, tak? Że na koniec, znaczy na koniec, no że ty jego kolejne filmy to nie będzie tylko takie działanie pod publiczkę. Powiem tak, to Pasikowski jest takim reżyserem, który
Oczywiście ma swój styl, ale to nie jest tak, że w każdym filmie gra Linda i... no tak. I że każdy film jest taki sam. Bo, no nie wiem, psy od Jacka Stronga dzieli naprawdę wiele. A to są oba bardzo dobre filmy, nie? Czyli Psy to jest w ogóle genialny film. To jest jeden z najlepszych polskich filmów dla mnie, ale nie wiem, czy można mówić o, czy ja tam czuję Pasikowskiego, bo jakbym ci puścił, nie wiem, Operację Samą i nie wiedziałbyś, że to jest Pasikowski, to nie wiem, czy byś potrafił powiedzieć, o, to Pasikowskiego film jest. Znaczy on potrafi różnie rozkładać akcenty też, nie? Bo przecież w tym Pokłosiu, który jest tak bardzo mocno krytykowany, no to nie jest do końca takie kino właśnie, do jakiego Pasikowski nas przyzwyczaił. Tam się relatywnie nie za dużo dzieje. Ta akcja jest taka... Jest jakaś zagadka i wokół tego on dobudowuje właśnie ludzi, otoczenie, miejsce i w sumie mam nadzieję, że Pasikowski jednak w Pitbullu też pokaże to, w czym jest najlepszy. Z drugiej strony mam pewne obawy też jednak, bo zastanawiam się, kto pójdzie do kina na ten film. Czy ludzie, którzy są przyzwyczajeni do tego, w jaki sposób wykreował tę serię Vega, czy jednak... znajdzie się jakaś publiczność bardziej wymagająca. No może spróbuję, bo Dorociński i Pasikowski. Znaczy tam niewymagająca publiczność to zobaczy Pitbull i pójdzie. Mhm. To trzeba... No tego się, Siku, właśnie tego się obawiam, że jak pójdzie tam taki widz właśnie przyzwyczajony typowo do tego sposobu, w jaki Vega robi swoje filmy, to że mogą się potem posypać, wiesz, Bogusia... złe recenzje, nie? W sensie. Ale co nas to obchodzi? Tak naprawdę. Ale reakcje na trailer pokazują, że no jednak myślę, większość ludzi jest w miarę zadowolona, tak? To jest jednak zmiana, ale że oni cały czas widzą w tym swoje kino, więc myślę, że hajs się będzie zgadzał i że ale to i tak jest ostatecznie wszyscy będą zadowoleni. To jest tak, jest koniec, tak? To ma być zamknięcie, więc co teraz to obchodzi? Pasikowski na pewno będzie kręcił następne filmy. Pitbull jest zamykany. Dorociński nadal będzie grał w filmach, także kurczę, no to nawet jak on... Jak znaczy zamykany, ale wiesz, diabli wiedzą w sumie, co z tym zrobią. Jak się bardzo dobrze sprzeda, to potem będzie powrót psa potem. Może. No. Powrót psa. Pies, który jeździł koleją, gdzie ten Despero jest sokistą, nie? Pitbull szczeniaki. Nie, dobra. Skończmy z polskim kinem na chwilę i przejdźmy do tego, co chyba wszyscy tutaj lubimy najbardziej, czyli do horrorków. Może na początek zmiana trochę konwencji, serial. Ash versus Martwe Zło, sezon 3, pojawiła się zapowiedź od Stars. Widzieliście? Widzieliśmy. Ja nie widziałem. Nie widziałeś? Ja nie zdążyłam. Oj. Ja nie widziałem, bo ja nie obejrzałem drugiego sezonu jeszcze, więc boję się obejrzeć trailer, dlatego że mogą być spoilery, także ja tutaj nic się nie wypowiem. Chyba nie ma jakichś potężnych spoilerów, chociaż no w sumie co można zaspoilerować w tym serialu. To znaczy, no niby widzimy, w jakich realiach teraz jest Ash, więc w jakiś sposób nam to spoileruje finał, ale to akurat nie psuje, bo drugi sezon miał wiele innych rewelacyjnych rzeczy do zaoferowania. Akurat jego ostatni odcinek był chyba jego najsłabszym odcinkiem. Natomiast plakat bardzo mi się podoba. Coś mi przypominał w pierwszej chwili, ale teraz nie mogę sobie skojarzyć, z czym mi się kojarzył. A trailer... jest kapitalny. No, ale ten trailer pokazuje, że tak jak twórcy pojechali mocno w drugim sezonie, nie? Właśnie scena w tej kostnicy i to, co się tam działo, o Boże, to było okropne. Yo, Sik, weź to obejrzyj, ty, to jest rewelacyjna scena. To jest naprawdę Sik, ale tak przez duże S. Bodajże trzeci odcinek, jeżeli dobrze pamiętam. No to jest najbardziej obleśna, obrzydliwa, okropna, dziwna rzecz, jaką widziałem w serialach chyba w ogóle kiedykolwiek, w ogóle w kinie, nie wiem.
O, ale tutaj pokazują, że dalej będą jechać po bandzie. Fabuła będzie pewnie trochę bzdurna, po prostu tak zło powróci, znowu trzeba będzie je zwalczyć, ale myślę, że to znowu da nam frajdę, nie? I tutaj właśnie nie ma tabu, tutaj pierwsze, nie wiem, 30 sekund trailera już widzimy, że Ash musiał zabić swoją córkę, o której wcześniej nie wiedział i której imienia nie potrafi sobie przypomnieć i chyba 3 razy pod rząd myli. I bo nie powinienem się z tego śmiać, ale jak tutaj potem pada, że the evil is after my offspring, to no będzie grubo. Kolejny horrorek. Summer of 84. To film tym razem. Tak. Wszyscy chyba widzieliśmy teraz, nie? Wygląda obiecująco. Trailerek. Mhm. To tak na fali Stranger Things i to. Mamy horror, slasher, thriller dziejący się w 84. Też czwórka młodych dzieciaków, nastolatków, którzy zmierzą się z seryjnym mordercą, który mieszka w ich sąsiedztwie. I jest policjantem, żeby było ciekawiej. No, tak sugeruje trailer, tak. Ja o tym filmie nic nie słyszałem wcześniej, dopiero od ciebie się o nim dowiedziałem i wygląda fajnie. Chociaż już po trailerze widać, że trochę inaczej podchodzą do tematu nostalgii, do tematu pokazania lat 80., bo to nie jest pokazane w taki sposób właśnie, jak to robi Stranger Things czy to. To nie jest taka nostalgia przefiltrowana, tylko taka, mam wrażenie, trochę bardziej realistyczna. Jak patrzę na te postaci, to no, są to bardziej dzieciaki wyciągnięte faktycznie z lat 80., a nie tak mocno podbite, podkoloryzowane, jak to jest między innymi w Stranger Things. Ja nie twierdzę, że jedna czy druga strona jest zła, nie? Lubię jedną i drugą, ale no, na chwilę obecną nie wiem, czego się spodziewać po tym filmie tak do końca, czy on mi się spodoba tak naprawdę, czy nie, ale jestem zainteresowany, zapisuję go sobie i na pewno obejrzę. Klimat wygląda ciekawie i myślę, że będziemy się na nim dobrze bawić, szczególnie jeśli chodzi o wyłapywanie jakichś tam właśnie poukrywanych smaczków, na co bardzo liczę. Ja też wcześniej nie słyszałam żadnej informacji na temat tej produkcji, ale też zostanie u mnie na celowniku, także może kiedyś się uda nam pogadać o niej już jak już będziemy po seansie. Ja właśnie mam mieszane uczucia, bo za scenariusz odpowiadają raczej niedoświadczeni twórcy. Z drugiej strony obsada młodzieżowa jest spoko, a klimat na pewno będzie super, bo za reżyserię odpowiadają twórcy po pierwsze Kung Fury, a po drugie takiej franczyzy Turbo Kid, więc oni właśnie ogólnie się w tym specjalizują, nie? Więc na pewno tutaj też, no tam dali radę, to i tutaj pewnie też pokażą klasy, jeżeli chodzi o klimat. Tylko nie wiadomo, na ile ta historia będzie ciekawa jako całość, bo myślę, że świat przedstawiony i to odwzorowanie tamtych lat, to będzie naprawdę miodek. W zwiastunie w sumie pokazali nie za wiele, więc no, taki element tajemnicy zostaje. Ale to jest kinowy film? Czy to jest jakieś platformy? No tak, to jest kinowy film. To jest kinowy film. Ciekawe, czy wejdzie do polskich kin w ogóle, ale to jest kinowy film. W ogóle fajnie, że Stranger Things, no i też w jakiś tam sposób to otworzyło powiedzmy furtkę na takie filmy, że może jest takie zapotrzebowanie, bo ja pamiętam bardzo fajny film J.J. Abramsa, Super 8. To był świetny też film. Mi się bardzo podobał. Taki w stylu poważniejszego E.T. i to było powiedzmy tam 8 lat temu, gdzieś tak mi się wydaje, ale mogłem przestrzelić, ale wydaje mi się, że to było gdzieś 2010 rok, produkcja, i wtedy liczyłem, oglądałem ten film i liczyłem, że zaskoczy, że ta nostalgia się gdzieś tak w widzach obudzi, będą chcieli coś takiego oglądać, ale nie, dopiero Stranger Things i szczególnie, że Super 8 w ogóle przeszło trochę bez echa, nie odbiło się. Totalnie bez echa właśnie, aż tak dziwne to było, nie? Bo to był fajny film, po pierwsze dzieciaki kręcące też film o zombiakach, właśnie lata 80. i bardzo mocne nawiązania do filmów Spielberga, a to tak nie załapało, nie pstryknęło. Natomiast może rzeczywiście potęga Netflixa i tego Stranger Things działa i coś więcej oprócz tego Summer 84 dostaniemy jeszcze w przyszłych latach. Pewnie tak. I fajne jest też to, że nawet właśnie logo, typy są stylizowane, nie? I właśnie to, jak ten trailer wygląda, czcionki, napisy. Może to jest trochę tanie, ale no, ja się cieszę, jak to widzę na ekranie.
A jak jesteśmy przy Netflixie, naszym głównym sponsorze, to w lutym rusza nowy serial od Netflixa. Modyfikowany węgiel na podstawie powieści Richarda Morgana. Angielski tytuł jest Altered Carbon. I też chyba obejrzeliśmy sobie wszyscy trailer, prawda? Czy nie? Tak. No jak wam się podobało? Jesteście zainteresowani i rzucicie się na ten film, czy serial, czy raczej odpuścicie? Bogusia, Mando, jesteście? Był was no ja nie oglądałem i w ogóle ja nawet nie planuję oglądać jakoś tego. Aha, dobra. No to pytał, aha, kto oglądał, okay. Nie? To ja się wypowiem. Nikt się nie odezwał. Ja wam powiem, że ja o tym serialu wcześniej, znaczy słyszałem, widziałem jego nazwę wszędzie. Miałem wrażenie, że ja mam teraz ograniczony dostęp do internetu momentami, ale jak już właziłem na Facebooka czy nawet w Google, to wszędzie widziałem newsy i w ogóle w komentarzach ludzie żartują chyba z tłumaczenia tytułu, że będzie jakieś takie dziwne czy coś. No i ja w ogóle nie łapałem, o co chodzi, nie? W końcu obejrzałem ten trailer i tak, co mogę powiedzieć? No fajnie to nawet wygląda, ale to nie są do końca moje klimaty. I chyba po prostu poczekam na te pierwsze opinie, bo na razie no całkiem ładny świat, ale z drugiej strony niekoniecznie jakoś super oryginalny, a o historii w sumie za wiele się nie dowiedziałem, znowu jakaś zagadka kryminalna. Ja się zastanawiam, bo wiecie, czy to ma być zamknięta historia, czy nie, bo jeżeli tak, no to w sumie myślę, że fajnie było to zobaczyć, a jeżeli to się może ciągnąć, to bez sensu. A czy Morgan napisał, to jest pierwszy tom cyklu, tak? I on wiem, że na pewno napisał jeszcze dwie książki z tym bohaterem, Takeshi Kovacsem. Także myślę, że jeżeli serial załapie, to i że na przykład nie zamknęli całej historii z książki w pierwszym sezonie, to będzie prawdopodobnie reszta ekranizowana. A w ogóle czytaliście książkę? Kojarzycie coś? Ja wiem, że się ukazała, nie. Ale jest trudno dostępna, niestety. Znaczy Mac ją teraz w grudniu, tak. 1 grudnia była wznowienia premiera. I zniknęła błyskawicznie. Prezenty świąteczne. Ja mam to stare wydanie nawet w ręku teraz, Isy, i już tak od, dzisiaj jest 25, od 25 dni próbuję się za tę książkę zabrać i miałem zdążyć ją przed premierą serialu, ale niestety nie udało mi się. A jeżeli ktoś na przykład kojarzy taką serię gier Deus Ex i lubi ją, to jest przyszłość taka dosyć bliska, gdzie ludzie są zmodyfikowani właśnie cyberszczepami, mają sztuczne kończyny i tak dalej, sami się modyfikują, niekoniecznie ze względów medycznych, tam jako protezy, tylko po prostu funkcjonują jako pół cyborgi, to zostałem właśnie do tego modyfikowanego węgla zachęcony, bo to jest bardzo podobno w takim klimacie właśnie Deus Exa, ale mam książkę od wielu lat, bo od chyba 6 i niestety nie ruszyłem jeszcze jej. No to brzmi w sumie zachęcająco, tylko no ja mam zaległości takie z serialami, że teraz mało ich oglądam, więc nie wiem, zobaczymy. Ale to, co mi się bardzo podoba jeszcze w kontekście tego serialu, to kampania promocyjna. Właśnie po pierwsze rzeczywiście czuję, że Netflix trafił do ludzi, bo naprawdę wszędzie widziałem newsy o serialu, który nawet niekoniecznie mnie interesował, nie? A po drugie nawet nie klikałem w linki, ani nic, a po prostu widziałem to wszędzie. A druga sprawa to wam... Znaczy Mando i Bogusi chyba dzisiaj podsyłałem, tobie zapomniałem w końcu, ale Netflix urządzi pawilon tego właśnie... Altered Carbon w galerii Etos przy ulicy Plac Trzech Krzyży 10/14 w Warszawie i to ma właśnie przypominać no ten świat filmowy, tak, w tę firmę fikcyjną PsychaSec. I dla mnie no to jest coś niesamowitego, no mają rozmach, nie? I super, że właśnie Netflix także pomyślał o Polsce i że u nas też takie rzeczy mają miejsce. Może tylko w Warszawie przez chyba tylko 3 dni, 2-3-4 lutego, jeżeli nie pomyliłem, bo nie zapisałem sobie tych dat, ale jakoś właśnie teraz niedługo. No fajnie, tak, że coś dla fanów jest organizowane i to właśnie z rozmachem. W ogóle ten trailer zachęca bardzo jedną sceną, w której pojawia się Edgar Allan Poe. Nie wiem, czy to jest jakaś
jego hologram, czy to jest jakiś android, to tutaj ciężko mi powiedzieć, bo no, nie znam fabuły. Natomiast wciela się w niego Chris Conner i to naprawdę bardzo spoko wyglądało. Hmm. I co, jak jesteśmy przy serialach, to może zmienimy na chwilę stację? AMC? AMC, tak, tak. Tak, AMC będzie ekranizowało Terror i właśnie powstanie serial w tym roku, The Terror, i wow. Znaczy ten trailer jest trochę za długi, mam wrażenie, zdradza też może trochę za dużo, ale klimat jest tak niesamowity, tak czuć tam ten chłód, to osamotnienie, scenografia, kostiumy, casting, akcenty, właśnie to jak wypowiadane są kwestie. No mnie się już na samym początku zrobiło zimno i pomyślałem sobie, kurczę, to może być dobre, tak oglądać właśnie sobie wieczorkami. Wydaje mi się, że Terror jest w sumie dość trudną do zekranizowania książką. Ja byłam w ogóle nią zachwycona i pod kątem językowym, i pod kątem klimatu, i pod kątem tego ogromnego researchu, jaki wykonał autor. Tam mam w przypadku tej powieści mam wrażenie, że wszystko jest na swoim miejscu, wszystko się zgadza i niczego nie brakuje. I po obejrzeniu tego zwiastuna właściwie poczułam się podobnie jak po lekturze, co rokuje moim zdaniem bardzo dobrze, bo tak jak powiedziałeś, Szymon, ten klimat, nawet jakimiś takimi drobnymi właśnie scenami, po prostu wylewa się z ekranu, a dodatkowo mam też wrażenie, że aktorzy, którzy występują w tej ekranizacji, są dobrani świetnie i jakby idealnie pasują do tych bohaterów. Zobaczymy, co, jak będzie wyglądał scenariusz i jak twórcy całą tę opowieść poprowadzą, ale ja jestem pełna nadziei i na pewno będę oglądać. Z niecierpliwością wyczekuję premiery. Wygląda znakomicie. No Ridley Scott to przede wszystkim, on jest chyba producentem. No, jego doskonały Prometeusz w końcu. Ale tak. Klasa sama w sobie. Ja nie czytałem książki Jana Simo... No, Prometeusz jeszcze jak cię mogę, ale Obcy przymierze to była porażka dopiero, ale ja naprawdę nie chcę tutaj, bo miał jeszcze gorsze filmy. Nie ma sensu. Dobra, bo mówisz, ja myślałem, że ale... wszyscy czytali oprócz mnie, to kontynuuj, a potem ja jeszcze się wypowiem. Ja nie czytałem powieści Dana Simonsa, natomiast on jest znany z tego, że robi jakiś tytaniczny research do każdej swojej książki. Zresztą on tak pisze raz na dwa lata pewnie, ale do każdej książki, zresztą każda jest bardzo tematycznie różna, bo on i hard science fiction pisze, i pisze kryminały, i pisze powieści z gatunku horror. I co mnie cieszy, bo to jest tak, mamy ten powrót nostalgii za sprawą Stranger Things i teraz ekranizują jego powieść, AMC postanowiło zrobić Terror. Nie wiem, czy to jest ciężkie do zekranizowania, czy nie, ale on ma jedną książkę, która nadaje się fantastycznie, gdzie są bohaterowie dzieciaki, tylko że dzieje się w latach 50., to jest Letnia noc. I to jest fantastyczny horror z młodzieżowymi bohaterami, a horror jest absolutnie niemłodzieżowy, gdzie są jakieś mroczne siły i tak dalej. I ja mam nadzieję, że jeżeli ten Terror odniesie sukces, to ktoś pomyśli, zekranizuje tamtą książkę. To też się działo w latach 50. część z dzieciakami, a w filmie nie było problemu, żeby przenieść w lata 80., więc znaczy ja też nie czytałem prawda. Letniej nocy cały czas. Co roku to jest moja książka na wakacje i co roku mija lato, a ja tego cały czas nie przeczytałem. Od lat. To jest bardzo ciężko dostępna teraz książka. Ja ją mam, to znaczy zakosiłem siostrze, bo kiedyś jej kupiłem, ale zakosiłem jej chyba z 5 lat temu. Bo ty mi o niej mówiłeś w 2013, jak jechaliśmy do Paryża na Kinga i wtedy ja już ją miałem zakoszoną, już miałem ją przeczytać i tak leży. Dokładnie to samo mam z Upiorną opowieścią Strauba, tylko to jest moja zimowa książka z kolei. Chciałem to powiedzieć. I też jest bardzo ciężko dostępna, chociaż będzie teraz wznowiona przez jakieś tam wydawnictwo, nie pamiętam przez kogo. Ja nie czytałem nic Dana Simonsa. Od dawna to jest autor, za którego chcę się zabrać, bo pamiętam, jak kupiłem sobie Kindla, nie wiem, z 7 lat temu dobre, to pierwsze, co na niego wrzuciłem, to był Hyperion. I przeczytałem może stronę i jakoś tak, nie wiem, nie pamiętam dlaczego, ale nie zabrałem się ostatecznie za to. No Letnia noc to jest dla mnie coś, co muszę przeczytać, zanim nie umrę.
Natomiast Terror też od dawna chcę przeczytać, tylko że ja o tej książce nic nie wiedziałem. Wiedziałem, że tam jest statek i śnieg i to wszystko. I że jest dobra na zimę i że ogólnie ten klimat zimowy jest niezły. I powiem wam, że ten trailer, ja ogólnie się mocno podjarałem tym, że będzie serial i mówię, to teraz sobie już ten Terror na pewno przeczytam przed serialem, tylko kurczę, szkoda, że nie ma w audiobooku, bo ja trochę nie mam kiedy czytać normalnych książek, a to do najcieńszej książki nie należy, do najcieńszych. I w tym trailerze, okej, zima zrobiła klimat, jest po prostu wow, nie? Te pierwsze sceny to jest po prostu kapitalne, albo jak te statki się zatrzymują na tym lodzie. Ale tak ogólnie, fabularnie, aktorsko, jeśli chodzi o postacie, ja tak jak mówię, nie miałem pojęcia nawet w jakim okresie czasowym się to dzieje, nie miałem pojęcia, nie wiem, jakiej narodowości są główni bohaterowie i tak dalej, i tak dalej. Ogólnie po pierwszym obejrzeniu jestem średnio zainteresowany szczerze tym serialem. Nie wiem, czy gdyby nie to, że przez lata byłem nakręcany na ten Terror, gdybym tak pierwszy raz się z tym spotkał, to bardzo możliwe, że żebym skreślił ten serial już w tym momencie. Wiesz, ja przyznaję, że pierwsze właśnie te 30-40 sekund trailera wypada dużo lepiej niż całość. W ogóle najlepiej, tak? No dobra, to może przejdźmy do innego serialu. No właśnie, czy to będzie horror, czy nie, to trudno teraz ocenić. Kroniki Wampirów, tak, mają zostać zekranizowane. Za scenariusz ma odpowiadać Christopher Rice, czyli syn Anne Rice, syn autorki, a producentem ma być Brian Fuller. I cóż, no mówi się, jest taka anegdota już teraz, że Fuller od zawsze chciał zekranizować Kroniki Wampirów, że dzwonił do Anne Rice jako młody chłopak, ale no producenci Hollywood go odrzuciło, no bo był mało znany, no i teraz w końcu ma okazję zrealizować swój plan. Wiesz, Szymon, no i co myślicie? Mówi się też o tym, że nad Fullerem ciąży pewna klątwa, ponieważ sporo produkcji, w których macza palce, bardzo szybko się kończą, bo mieliśmy przecież Hannibala, który dotrwał 3 sezonów, po czym został skasowany. Teraz Amerykańscy Bogowie, którzy rokowali bardzo dobrze, ale też jakoś tam się nie poszczęściło Fullerowi. No, ale to no, on jako taki pierwszy z tego odszedł, nie? To ja nie śledziłem aż tak newsów o Amerykańskich Bogach, ale to zaczęło się od tego, że Fuller odszedł. Że Fuller zrezygnował. Potem I przecież to samo było ze, znaczy, no może nie to samo, ale analogiczna sytuacja przy Star Trek Discovery, to też przecież teoretycznie miał robić Fullera, a ostatecznie, ja nie wiem ile tam jest jego, ale chyba on przy tym serialu chyba nie tykał palcem poza jakimiś tam pomysłami. No ja się zastanawiam, w jaki sposób ta specyficzna stylistyka, którą Fuller obiera w swoich produkcjach, sprawdzi się w przypadku takiej historii, bo ja muszę wam się przyznać, że z Kronik Wampirów przeczytałam chyba tylko 3 pierwsze tomy. Znajomi mi odradzali te pozostałe, bo mówili, że zrobiło się z tego straszne mydło. Natomiast Wywiad z Wampirem uwielbiam i tak jestem pełna obaw, bo z jednej strony te pierwsze sezony Hannibala bardzo mi się podobały i to w którym kierunku Fuller prowadził tych swoich bohaterów, to mi się podobało. Natomiast nie do końca jestem pewna właśnie, czy ta jego stylistyka będzie pasowała do takiej historii. Oczywiście, że tak. Znaczy, słuchaj, to jest Hannibal, to jest przerost formy nad treścią. A ja tak odbieram w ogóle to pisarstwo Anny Rice, że to jest takie egzaltowane i tak dalej. I on się, myślę, że doskonale sprawdzi w tym. Zobaczymy, na ile będzie to wierne książkowemu pierwowzorowi, a na ile on tutaj pójdzie. Właśnie ja się boję, że to może być bardzo wierne, no bo skoro syn autorki się za to bierze, za scenariusz, no to wiecie, no to pewnie mama też ma nad tym pieczę. No ja. I właśnie boję się, że będzie za mało inwencji twórczej, a za dużo takiego, wiecie, wpływu samej autorki. Ale on takie bardzo szacunkiem. On takie bardzo stylizowane te seriale robił. Tak. On jeszcze miał taki serial Trup jak ja, nie pamiętam oryginalnego tytułu, ale jeszcze było Gdzie pachną stokrotki i one były bardzo zawsze postawione na tą warstwę wizualną. I jeżeli on będzie oddawał w Kronikach Wampirów
te czasy, w których to się dzieje, i opowiadał historię Lestada, tak? To będzie okej, no. Koniec, tyle ode mnie. Ja jestem pełna obaw odnośnie tego projektu. Tak, na razie mam bardzo mieszane uczucia. No ty, Mando, będziesz oglądał do moich seriali, ty wszystko oglądasz, nawet przecież Arrowverse. Skreśliłeś na początku Ja nie jestem fanem. Ja w ogóle nie lubię tego typu historii wampirycznych. Nigdy nie przepadałem za wampirami jakoś tak w taki sposób podanymi. Chociaż ja nie czytałem książek, no znam tylko film Wywiad z wampirem, ale nie jestem w ogóle zainteresowany tym. Nie sądzę, żebym w ogóle się za to brał. A z Fullerem też mi ciągle jest nie po drodze. Ja wszystkie seriale, jakie on robił, to znaczy z tych ostatnich, no to na pilocie zakończyłem. Jakby mogła kiedyś w pilocie Gillian Anderson wystąpić, bo tylko dla niej te seriale oglądam, a nie widziałem jej ani w Hannibalu, ani w Amerykańskich Bogach, nie? Bo w Amerykańskich Bogach w drugim odcinku się pojawiła. Dokładnie. Mhm. Mogliby na Kroskopa zekranizować. No to ciężko mi powiedzieć, jak to dalej się będzie rozwijać, ale to jest pomysł na serial fajny. No, naprawdę, szczególnie te dwa pierwsze tomy. Chociaż musieliby chyba jednak luźno to zekranizować, bo tak zacząłem się przypominać, ale zobaczymy, może kiedyś w sumie. Dobra, to zostając w serialach, Mayans MC, tak? Tak. Ale to wam oddaję głos, bo ja cały czas sam kronię nadrobię. Serial o Mayanach ma być spin-offem produkcji, którą chyba lubimy, czyli serialu Synowie Anarchii. Akcja tej produkcji ma się rozgrywać po wydarzeniach, które zakończyły się w oryginalnej serii. I z tego, co się dopatrzyłam w internecie, to serial będzie liczył 10 odcinków i chyba ta produkcja też nie jest tak do końca szczęśliwa, bo okazuje się, że chyba upłynęły już 3 lata od pierwszego newsa, który dotyczył właśnie tego, że Synowie Anarchii doczekają się kontynuacji. Pilot serialu powstał, ale okazało się, że trzeba wymienić głównego aktora, ponieważ nie spełniał on do końca oczekiwań. Ja bym się chciała was zapytać, czy oglądaliście Synów Anarchii? Czy lubicie ten serial? No, czy macie jakieś oczekiwania? No, oczywiście. Swego czasu, jak ten serial leciał, to ja byłem mega fanem. No, to jest właśnie tematyka, którą ja lubię w serialach. I z przyjemnością to oglądałem. I w ogóle oglądając to na bieżąco, bo Synów Anarchii oglądałem chyba od pierwszego sezonu na bieżąco, to uważam, że tak, nie wiem, od trzeciego sezonu przynajmniej z tych wszystkich seriali, które ja oglądam, a ja jednak za niższą półkę się łapię, to też trzeba wziąć na to poprawkę, to Synowie Anarchii miażdżyli wszystko od trzeciego sezonu. Trzeci, czwarty, piąty, szósty, te sezony po prostu miażdżyły. Co odcinek się oglądało ze szczęką na podłodze. Siódmy był trochę gorszy, ale i tak uważam, że fajnie to zakończyli. Tak. Ja powiem tak, ja bardzo lubię Synów Anarchii, ale przeczytałem, że Mayanowie mają być bardziej dramatem rodzinnym. Mhm. I trochę mi zaczęły zęby zgrzytać, bo akurat problemy rodzinne w Synach Anarchii... Sich, ale też były, poczekaj, oni tam przecież... Ale nie, tak. Dobra, nie, problemy rodzinne w Synach Anarchii to dla mnie był najgorszy wątek. To, co już na końcu się działo, Gemma. Po prostu mnie tak irytowała jako postać i to się tak nie trzymało dla mnie wtedy kupy. Uwielbiałem całą otoczkę, to co robiło klub i to, co się działo na takiej płaszczyźnie gangsterskiej, sensacyjnej w tym serialu. Natomiast jak były tylko były sceny z Gemmą, to zastanawiałem się, taka mi się taka żaróweczka zapalała, ale to nie był pomysł, tylko co znowu ona odpierdzieli. I, ale wiesz, to było tak napisane, nie, że te dwie postaci, Gemma i Tara były jedynymi, znaczy nie, no, Tara była jedyną pozytywną postacią tak naprawdę tego serialu, a tak było napisane, że nikt jej nie lubił, bo ona zawsze pod górkę, zawsze robiła im jakieś tam problemy, ale to też niekoniecznie, wiesz, mówiąc, że to jest dramat rodzinny, niekoniecznie trzeba patrzeć na ten aspekt, bo cali Synowie Anarchii byli dramatem rodzinnym, bo to przecież był tak, gang się pokoleniowy i mieliśmy pokolenie założycieli, nowe pokolenie, które w ogóle wypierało i całe to zderzenie starszych z młodszymi
i na horyzoncie nadchodzili synowie Jaxa, których albo z tego bagna ktoś chciał uwolnić, albo oni znów by wpadli i powtarzali to, więc patrząc na całość, to jest dramat rodzinny, także tak, no, tak można na to spojrzeć. Można tak powiedzieć, ale nie wierzę, że synów anarchii, jak wchodzili do FX, to reklamowano jako dramat rodzinny. No nie, my sobie to jako po 7 sezonach możemy jako wierni widzowie powiedzieć, to tak, to w jakiś sposób był dramat rodzinny. Natomiast wtedy to miała być sensacyjna opowieść o gangu motocyklowym i może starciach dwóch pokoleń motocyklistów. Ja domyślam się, czemu ten serial może mieć problemy, miał problemy na fazie tej przedprodukcyjnej, bo jednak to jest, Majanowie to jest gang motocyklistów meksykańskich. I nie chcę tutaj wychodzić z takim twierdzeniem, że Ameryka jest rasistowska w jakiś tam sposób, ale niekoniecznie serial ze wszystkimi postaciami latynoskimi byłby w stanie przyciągnąć taką masę publiki, jaką przyciągnęłyby inne seriale. A tutaj dochodzi jeszcze wątek taki, że to są tylko Latynosi i przestępcy dodatkowo. Nie wiem, czy po prostu ludzie będą chcieli to oglądać, w związku z czym domyślam się, że te scenariusze Satera muszą być przerabiane, bo nie za bardzo producenci widzą możliwość dania pieniędzy. Tak samo zamiana głównego aktora. Teraz chyba jest wybrany chłopak, który w jakichś serialach młodzieżowych występuje. Nie wiem, czy The 100, czy tak kojarzę go z twarzy, ale nie oglądam tego serialu. Natomiast on chyba też występował w Igrzyskach Śmierci. I do czego zmierzam? Podejrzewam, że dobrali aktora bardziej popularnego, celującego trochę w taką, jakby to powiedzieć, publikę młodszą, że ktoś lubi tego aktora właśnie, to sięgnie po Majanów, ale jakoś nie do końca wierzę, że ten serial jest w stanie powtórzyć sukces Synów Anarchii, jeżeli założenie będzie takie, że mamy gang motocyklistów i tylko to. Moim zdaniem wierzę, że gdyby było tak, że główny bohater jest pozytywną postacią, ale na takiej zasadzie, że jest policjantem wtyczką, który na przykład idzie do więzienia, a później dostaje się do klubu i jest pozytywną postacią i on ma rozpracować Majanów, którzy handlują heroiną i bronią i mają kontakty z kartelami. Jeżeli to by było tak pokazane, to może by publika została przy tym serialu. Natomiast jeżeli to będzie tylko o gangu przestępców latynoskich, nie za bardzo mu wierzę w sukces tej produkcji. Mnie trochę zasmuciła informacja o tym, że w tym serialu reaktywowanym nie pojawi się Emilio Rivera, czyli chyba tak się wymawia jego nazwisko, czyli aktor, który grał postać Markusa Alvareza, przywódcę Majanów. Chociaż ja powiem wam, że mimo wszystko sprawdzę ten serial. Jakąś tak... W momencie, kiedy zakończyli się Synowie Anarchii, ja przyznam się wam, że w moim odczuciu to jest bardzo męski serial. Tam się naprawdę dzieją czasami na ekranie takie rzeczy. Padają mocne teksty, a mimo wszystko ja się tak jakoś z tymi bohaterami bardzo mocno zżyłam. Nigdy się nie spodziewałam, że będę z takim podekscytowaniem oglądała serial o gangu motocyklistów. No, na poważnie. I cała ta nostalgia, którą też w pewnym stopniu, chociaż to jest właściwie niedobre słowo, cała ta sympatia do tego serialu i do tych bohaterów jednak gdzieś tam bardzo we mnie mocno siedzi. W momencie, kiedy zobaczyłam ostatni odcinek, to byłam w sumie bardzo zła, że ta historia już się zakończyła. Właściwie to serial scenariuszowo chyba wysypał się właśnie tylko w tym ostatnim sezonie i dobrze zrobili, decydując się na zamknięcie tych wszystkich wątków w taki sposób. I chcę więcej. Nawet jeśli będzie to dotyczyło Majanów, to i tak to dziurę w sercu zostawił. Oj tak, zostawił ostatnia finał. Scena po prostu... cały sezon siódmy miał trochę tam miał, nie tak to szło, jak powinno moim zdaniem. Szczególnie, że twórcy mieli to rozpisane od dawna, bo przecież to już dużo wcześniej było zapowiedziane, że siódmy będzie finałowym, czyli sytuacja marzenia dla każdego twórcy serialu.
Ale w końcówce te ostatnie odcinki robiły wrażenie, były fajne. Do tego w serialu przecież wystąpił King w jednej ze swoich najlepszych ról. Tak. Do tego jest masa różnych takich fajnych cameo. I Bogusia, obejrzyj The Shield, bo zupełnie inaczej się patrzy na wiele scen w Synach Anarchii, jak się zna The Shield, bo tam wcisnęli chyba całą obsadę i na finałową scenę. Ja w ogóle, dla mnie finałowa scena jest super, bo tam gra główna postać z The Shield, który nie miał się pojawić w tym serialu, bo mówili, że wcisną ilu aktorów się da, ale Vika raczej nie wcisną, bo jest zbyt charakterystyczny. A wcisnęli go i kurczę, wygląda tak, że ja go na początku nie poznałem, pomimo, że wiedziałem, że on się pojawi już we wcześniejszym odcinku, bo on tam w dwóch w sumie się pojawił. Ale zgadzam się, serial był świetny, ja bardzo go lubię i po Majanów sięgnę, chociaż kurczę, nie wiem, czego się spodziewać, bo z jednej strony wydaje mi się, że ten serial mnie nie zaciekawi, z drugiej chciałbym pewnie, żeby pojawiało się dużo postaci z oryginalnego serialu i tak pewnie będzie. Ja właśnie na to liczę. Ale z trzeciej, kurczę, wiesz, spin-off musi mieć też swój własny charakter, żeby się utrzymał. To nie może być tylko odprysk Synów Anarchii. To musi być coś, co będzie miało nam do przekazania swoją historię, a występy gościnne to muszą być tylko występami gościnnymi. I ja nie kojarzę zbyt wielu spin-offów, którym się to udało. No teraz leci Better Call Saul, który jest serialem innym niż Breaking Bad i jest serialem super. Ja uwielbiam ten serial, pomimo tego, że właśnie spodziewałem się odprysk. Wydaje mi się, że Majanowie mi nie podejdą, ale na pewno sprawdzę. Kolejne zaległości, Boże, jak was słucham, jak gadacie o Synach Anarchii, czy jak właśnie Mando z Jerrym o Banshee, to sobie myślę, no ty tak, Banshee jak nie widziałeś Banshee? Banshee też, trzy pierwsze sezony, no, to są rewelacyjne. Tak długie. Jak długie, to są cztery krótkie sezony. The Shield to jest 7 sezonów, ale oni tam po 13 odcinków miały. No. Fakt, że ja mam wrażenie, że teraz już The Shield nie zrobi takiego wrażenia i tak samo Synowie też pewnie z czasem coraz mniejsze, bo jednak telewizja też no, przekracza pewne granice, nie? W takich... Te seriale przecierały szlaki. The Wire i The Shield to są takie dwa... No, The Wire to jest cały czas moje takie, że muszę sprawdzić, no bo tyle o tym słyszałem, cały czas nie widziałem, a teraz przecież między innymi po to wziąłem sobie HBO Go na rok, żeby sprawdzić, nie? A to jeszcze sprawdź taki serial o więzieniu The Oz. Albo Oz się nazywa. To był pierwszy serial oryginalny HBO, taki głośny. Później zrobili Rodzinę Soprano, którą też sprawdź. No i The Wire. Ja The Wire mam zaległości, bo to potężne, ale to jest bardzo, bardzo dobra produkcja. Wow, a teraz zmienimy zupełnie klimaty, bo przejdziemy do CW. Znaczy chyba zmienimy, bo w sumie to Mando zaraz się wypowie, nie? Black Lightning. A co, tylko ja widziałem, nikt inny nie oglądał? Ja przykro mi, zawiodłeś mnie. A to gorąca premiera w końcu. No dobra, to w kilku zdaniach ja się wypowiem o pierwszym odcinku serialu Black Lightning. To jest serial od CW. W oryginale już leciały 2 odcinki, w Polsce Netflix u nas puszcza. I z tygodniowym opóźnieniem, także na razie leciał jeden, 23 stycznia. Ja trochę byłem zaskoczony, bo byłem przekonany, że to jest serial wchodzący w skład Arrowverse, a ten serial nie wchodzi w skład Arrowverse. On teraz zastępuje legendy jutra, Legends of Tomorrow. Legendy mają przerwę, żeby cały czas były 4 seriale superbohaterskie na CW, ale on nie jest częścią tego uniwersum póki co, ale też wydaje mi się, że chyba tego nie połączą, bo na chwilę obecną on kompletnie nie pasuje do tego uniwersum. Postaci z komiksów nie znałem, nie wiem, czy ktokolwiek z nas tu obecnych czytał komiksy z tą postacią. Nie. Serial ogólnie zapowiada się fajnie, ale na kolana nie rzuca. To jest w momencie, gdy ten superbohater już tam przechodzi, bo tutaj nie mamy genezy. To jest coś takiego, że on był kiedyś Black Lightningiem, ale przestał nim być, bo obiecał żonie, że wracał zakrwawiony z tych swoich akcji, mieli małe córki, obiecał żonie, że już nie będzie tego robił i teraz tam po 8 chyba latach nagle jego córki wchodzą w
dojrzewają, wchodzą w ten świat niebezpieczny, zaczynają mieć jakieś tam kontakty z gangsterami, no i on na nowo staje się tym bohaterem, także nie mamy genezy, a w momencie, gdy on się nim staje, to, no to już robi się tandetne, już bardziej jest zbliżone do Arrowverse, bo to, co on tam wyczynia z tym prądem, to jest tak absurdalnie głupie, jak wiesz, jak to, co widzieliśmy w drugim Amazing Spider-Manie mniej więcej. On tam podnosi sobie ludzi tym prądem i ich przesłuchuje, nie? Na przykład trzyma takiego za balkonem, piorun mu w pierś celuje i trzyma go za balkonem i z nim rozmawia. On, wiesz, dostaje tym piorunem w pierś i sobie rozmawiają, nie? Tego typu mhm. akcje. Natomiast cała pierwsza połowa jest bardziej obyczajowa, przy czym też moim zdaniem trochę zbyt przerysowana, bo duży nacisk jest położony, bardzo duży nacisk na dyskryminację rasową. To jest serial mocno czarny, ale nie w ten sposób, co Luke Cage. Luke Cage nam tam pokazywał to środowisko, pokazywał kluby, bardzo mocno grał muzyką, a tutaj mamy bardzo duży nacisk na to, jak czarni są nielubiani. Ten główny bohater jest dyrektorem szkoły, a w pierwszych tam, nie wiem, 15 minutach chyba ze dwa razy zostaje przynajmniej aresztowany bezpodstawnie. I to tak, wiesz, na zasadzie takiej: wyjdź z samochodu, oglebę go, maskę rzucić, zamknij się, czarnuchu, ręce do tyłu. On: za co jestem aresztowany? Nie gadaj, tylko dawaj ręce do tyłu, na tej zasadzie, nie? Chociaż też ten serial nie koloryzuje, nie ma za zadanie chyba pokazać nam, że tak źle traktujemy tych czarnoskórych, bo tak naprawdę on pokazuje, że no kurczę, że te wszystkie uprzedzenia mają gdzieś tam swoje źródło, bo ten główny bohater, mhm. który jest dyrektorem, stara się tam wyprowadzić te dzieciaki w dobrą stronę, ale z drugiej strony mamy pokazane pełno gangów, jakieś kluby, jakieś, wiesz, zachowania zupełnie inne, które podcinają mu skrzydła i tak dalej, nie? No ogólnie na chwilę obecną ja będę oglądał pewnie dalej, ale jak długo z tym serialem zostanę, to nie wiem. Ale on jest stargetowany na kogo, myślisz? Na fanów Arrowverse, na młodzież, czy na fanów ogólnie komiksów superbohaterskich? Ciężko powiedzieć, po prostu mam wrażenie, że wiesz... Na znaczy, byłych CW, nauczycieli, bo opowiada o dyrektorze szkoły. Nie, CW... Oni nie mają jakichś ogromnych oglądalności. Te seriale raczej trzymają się jakiejś grupy fanów, nie? No nie dziwię się. Takie Supernatural ma stałych odbiorców od tych 13 już lat i oni to ciągną i wałkują. Oni robią tego typu serialiki, nie? Arrowverse ma swoją grupę odbiorców, grupę fanów i to będą tworzyć, póki aktorom będzie się chciało grać. A że tam mają kilkudziesięciu aktorów w tym momencie, to mogą tworzyć bez końca. I tutaj może chcieli uderzyć trochę jakoś właśnie, nie wiem, do jakiegoś czarnoskórego środowiska, nie wiem, nie mam pojęcia. Ten serial wygląda naprawdę inaczej. Od początku, od pierwszych scen ma się wrażenie, że jest tak o półkę wyżej niż Arrowverse. Tak wiesz, oglądając go, zastanawiałem się, co by było, gdyby teraz tu się pojawił Oliver Queen i Barry Allen i to mi kompletnie nie pasowało, gdyby nagle oni tu mieli mieć cameo, nie? No, ale oczywiście to da się wyrównać te poziomy. Ja nie twierdzę, że to jest jakaś bardzo wysoka półka, nie? Po prostu w pierwszej chwili robi wrażenie troszeczkę bardziej delikatnie, bardziej ambitnego, ale tak jak mówię, w momencie, gdy on przywdziewa to wdzianko, no, i jasne, zaczyna tam walczyć z tym gangiem, to już jest. Ale wiesz co? To jest ciekawe, bo tak sobie sprawdziłem, kto gra Black Lightninga, i to jest Cress Williams, i to jest aktor, który ma pod 50, jest, ma 48 lat, także to nie jest tak jak na przykład Oliver Queen czy Flash, gdzie masz głównego bohatera, tak powiedzmy, młodego chłopaka albo koło 30, tylko raczej mamy poważnego faceta, więc to ciekawe, czy to, jeżeli to jest celowane w tą samą grupę odbiorców, to ciekawe, czy to wypali, bo mamy no, głównego bohatera zdecydowanie starszego. A tutaj jego mentora gra, ja nie pamiętam, jak ten aktor się nazywał, ten, który grał ojca w Dexterze. Mhm. Grał dość podobną rolę. I to jest też taki jego taki... Ciężko powiedzieć, kim on jest. On dla niego robi strój, on chciał, żeby wrócił jako Black Lightning, on ten nie chciał wrócić, ale w momencie, gdy już postanowił, że wróci, to no to tak jakby razem współpracują. On jest tam jakimś jego człowiekiem, który siedzi w tej jego tam, wiesz, piorunowej jaskini, nie? No dobra, to chyba zamykamy kącik serialowo-filmowy i zmieniamy troszkę medium. Chociaż może jeszcze tak jeszcze na pograniczu, co? Serial audio? No właśnie, no to jeszcze jedna moja rzecz, czyli znów, kurde, mój długi monolog, bo tutaj też sobie raczej nie pogadamy.
Chciałem o tym powiedzieć, bo to jest dla mnie bardzo ważny serial, czyli Robin Sherwood. A niedawno udało mi się w końcu nagrać długi podcast o serialu i o tym nowym słuchowisku, które wyszło, które było na podstawie oryginalnego scenariusza Richarda Carpentera. Udało się zebrać całą żyjącą obsadę i nagrać ostatnie dwa odcinki. To powstało na zasadzie akcji, w której zbierano pieniądze. Zbiórki fanowskiej, ewentualnych przyszłych kupców. I to robiła taka wytwórnia, nie wiem, audiobooków, sklep, nie wiem, czy wydawnictwo, Speedful Puppet. I oni od razu zaczęli kuć żelazo póki gorące. Ja o tym mówiłem pod koniec tamtego podcastu, że zaraz ogłosili następną zbiórkę, już dużo droższa, już ten audiobook też będzie dużo droższy. I to miało być już taki czteropak, słuchowisko, czterech odcinków, dwa z oryginalnym, z Michaelem Predem, z czarnym Robinem, i dwa z Jasonem Connerym, z białym Robinem. I to jeszcze nie wyszło. Na to była robiona zbiórka duża, pieniężna, na razie tego nie można jeszcze zamawiać, to będzie dosyć drogie. Ale ostatnio ogłosili na swoim fanpage'u, że skończyła im się licencja na to i ją odnowili. I od razu wystartowali z grubej rury, tylko że powiedzmy z trochę niższej półki. I w grudniu, czyli całkiem niedawno, wypuścili masę odcinków audio, nie wiem jak to nazwać, bo to nie są ani audiobooki, ani odcinki serialu. To jest coś takiego pomiędzy. Tylko że to już nie są słuchowiska, to są czytane przez aktorów, dlatego też pewnie są tańsze, dlatego już nie było zbiórki na to robionej. W tej chwili jest 5 odcinków, ja jeszcze żadnego nie kupiłem z nich, planuję, chociaż to jest dosyć też drogie, bo to kosztuje chyba 6 funtów, jeden kosztuje 8, to taki był specjalny chyba na święta wypuszczony, 6 funtów, no ale funt to jest ile, 6 złotych? Teraz nie, teraz no zleciał ponad 30... chyba. No ale to nawet koło 30 zł, a wiesz, a to jest jednak odcinek serialu, mi się wydaje, że to jest, wiesz, 40-minutowy, czy tam maksymalnie godzinny, to nie jest wielki audiobook, nie? To jest taka historyjka. Fajne jest, że te odcinki są wpasowane gdzieś tam. Oczywiście to tam jest takie, wiesz, takie tam pitolenie, no bo Robin Sherwood nie miał jakiejś tam wielkiej ciągłości, a tak naprawdę odcinki były pomieszane już w samym serialu i niektóre babole wychodziły w trakcie. Ale jest napisane, gdzie tam w oryginalnym serialu, w którym miejscu ustawić dany odcinek. I mamy na chwilę obecną 5, z czego jedno to jest to specjalne, świąteczne. I to nie są już słuchowiska, ale są dźwięki i muzyka. I po prostu jest jeden aktor do każdego, który czyta. I to są też aktorzy z serialu. Jedno czyta Nicholas Grace, czyli Sheriff z Nottingham. Drugie czyta Phil Rose, czyli Braciszek Tak. Trzecie, Michael Craig, czyli to jest aktor, który grał hrabiego z Huntington, a czwarte, Judy Trott, czyli Lady Marion. I ten ostatni, ten najdroższy, świąteczny, to czyta Barnaby Ethan Jones, to jest taki fan, który zajął się produkcją tego. On tam organizował konwenty i jest producentem tych audiobooków, ale tutaj z kolei gościnnie właśnie występują jeszcze aktorzy. Czyli to ostatnie jest tak troszeczkę słuchowiskiem, bo występuje Michael Pratt jako Robin Hood, Nicholas Grace jako szeryf i dwóch aktorów. Jeden to jest taki aktor głosowy, który grał m.in. Watto w Mrocznym Widmie, a drugi to jest syn aktora, który grał Herna i on teraz gra Herna, no bo tamten aktor już nie żyje, ale gra go doskonale, nie da się rozróżnić. I no tak tylko o tym mówię, że jeśli ktoś jest takim fanem Robina Sherwood jak ja, to ma możliwość kupienia sobie takich rzeczy i posłuchania takich odcinków. No tego serialu nigdy nie reaktywują już, to już jest za późno, nie da się tego odtworzyć w telewizji, więc to jest jedyna opcja, żeby można to sobie jeszcze raz przeżyć jakoś w jakiś sposób. Minus jest taki, że oni te licencje odnowili, ale mają jakiś taki odgórny nakaz sprzedaży tylko na terenie Wielkiej Brytanii, czego nie rozumiem, bo to są wszystko pliki audio, to nie są płyty, czyli to są pliki do ściągnięcia, ale sami na swoim fanpage'u piszą, żeby jak nie mieszkacie w Anglii, to namawiajcie jakichś znajomych, niech wam kupią i prześlą. No właśnie dziwne, bo nawet na Audible sprawdzałem od razu, nie, i nie ma nic. Szkoda.
Ale to jak, to nie rozumiem, czyli jak mam IP z Polski, to nie mogę kupić u nich nie. Tego pliku? Nie. Wcześniej można było, bo ja to pierwsze słuchowisko kupiłem u nich i to na płytach, czyli wysłali do mnie to, ale już przy tym drugim słuchowisku już było, jak był preorder, to ja raz pod wpływem tam, wiesz, impulsu już doczłapałem się prawie do końca procesu zakupów, już miałem klikać, a mi wyskoczyło, może, że w tej grze nie można. Może żona ci filtry zainstalowała. Kwestie podatkowe. W tych audiobookach nawet nie ma tego, nawet nie mam... Kuśwa. W tych audiobookach nawet nie ma przycisku kup. Od razu jest napis, że nie możesz kupić, że w twoim kraju nie można. Dziwna polityka. Może kwestie podatkowe są, bo na przykład mają zbiórkę i załóżmy musieli zapłacić jakiś podatek od produktu, który jest tylko w Wielkiej Brytanii do kupienia, a na przykład inny podatek musieliby zapłacić na całą Europę, a teraz, no nie wiem, tak nie widzę innego wytłumaczenia, szczerze mówiąc. Nie wierzę w kwestię licencji, bo to nie jest tak, że ja w Polsce nie mogę kupić produktu, który ktoś ma w Polsce wykupioną licencję i w związku z tym nie mogę kupić tego produktu w Polsce, tak? No dziwne. Także to musi być kwestia jakaś podatkowa. Jest bardzo ładna okładka, jeszcze tak powiem, graficzka. Kurde, ile ja się naszukałem takiej większej, bo mówię, kiedyś zrobię podcast, to żeby mieć... A podcast bardzo fajny w ogóle nagrałeś. Słuchałem go, ale to już tak w wakacje nagrałeś. No, wiesz, to czas leci, nie? Ale planowałem go 2 lata temu w wakacje. także z tego patrząc tak w takiej skali, no to niedawno. No a tutaj graficzka taka fajna jest. 2 Robinów, ognisko, las, słońce czy tam księżyc w tle, gwieździste niebo. Super to wygląda, po prostu klimat ma niesamowity. Ale się sentymentalnie nie robi dzisiaj, kurczę, co za odcinek po prostu. Wow. Aż mi się łezka wokół zakręciła. No ale z tego, nostalgiczny. No dobrze, to co, przeszliśmy płynnie do książek. I to tyle długich monologów ode mnie. Bogusiu. Książki. No to, no dobra. Ale no to, jeszcze Bogusia o książce. Ja jeszcze tak się... Bo do książek przeszliśmy. Aha. Powiedziałem, dobra. Przeszliśmy płynnie do książek. Przepraszam bardzo. Ja się zawiesiłam, zamyśliłam się. Ale w sumie to, co ja chcę powiedzieć, to też jest tak jakby książka, ale Ty sobie zrobisz ta boja potem, nie? Że teraz tak na pograniczu dalej. Tak. Dobrze, a propos tego, że się zrobiło nostalgicznie, no to ja opowiem wam o czymś, co absolutnie nostalgii nie będzie wywoływać. Otóż przeczytałam ostatnio, właściwie sama nie wiem dlaczego, no może wiem, 2 książki takiej autorki, która nazywa się Paulina Świst. Jest to polska debiutująca autorka prozy sensacyjnej i te jej książki Prokurator i Komisarz są reklamowane takim sloganem. Uwaga, będzie dobrze. Ostry seks, ostry język, ostra jazda. I jest tam też... No to dlaczego się zastanawiasz, że dlaczego przeczytałaś? No wiadomo, to pierwsze dwa wyrazy są. Nie dlatego. Właściwie to zainteresowała mnie bardziej druga część tej reklamy. Po ostry seks jeszcze jest, że żadna gwiazda nie eksplodowała na firmamencie polskiego kryminału z taką intensywnością, jak właśnie Paulina Świst. I pomyślałam sobie, że dobrze, skoro nowa gwiazda kryminału, to ja ją muszę poznać koniecznie. Nie, natychmiast już. Tak. A ty implodowałaś pewnie. A jedyne, co było ostre w tej książce, to rozczarowanie, ponieważ to nie jest absolutnie kryminał, tylko erotyczna historia ubrana w coś, co uchodzi za literaturę sensacyjną, ale właściwie nie nosi w sobie absolutnie żadnych walorów, ani literackich, ani poznawczych. Pokrótce powiem o fabule, bo to też jest dobre. Tutaj mamy 30-letnią bohaterkę Kingę Błońską, która jest adwokatem i nasza bohaterka ma problemy osobiste. Mąż ją zdradził, ona wyjeżdża do Gliwic i postanawia...
iść na całość z poznanym w klubie przypadkowym gościem. To ma być taka przygoda na jedną noc. Ona się odbywa i okazuje się, że facet, z którym nasza Kinga zaszalała, jest jej sądowym przeciwnikiem, prokuratorem, z którym będzie brała udział w rozprawie. Swojego brata, przywódcy zorganizowanej grupy przestępczej, oksywie, uwaga, Szary. Jakby ktoś wątpił, że są tutaj nawiązania do Greya, no to nie wątpcie, bo są. Wow, ale naprawdę myślisz, że to o to chodzi? Bo tak, to... tak. Tak, bo Szary jest w ogóle w cudzysłowie. Tutaj bohaterowie w tych książkach mają bardzo dziwne ksywy, które są cały czas pisane właśnie w takiej formie, jak jest na przykład ktoś, kto się nazywa Łukasz Zimnicki, to on musi mieć ksywę Zimny i ta ksywa musi być pisana w cudzysłowie, jakbyśmy, wiesz, byli półgłówkami. No, książki są okropne. Ja mówię, dałam się złapać. Tutaj warto powiedzieć w sumie o tym, że w Polsce polscy wydawcy rzadko kiedy trafiają z tymi sloganami reklamującymi nowe premiery. Dyskutowaliśmy o tym troszeczkę prywatnie w momencie, kiedy pojawiła się nowa książka Remigiusza Mroza, Czarna Madonna. Tutaj Hubert może parę słów powiedzieć na temat tego, nowa, jakie... Już pewnie z pięć wydał od tego czasu. No, ale w sensie, no, w momencie, kiedy ona debiutowała. Ale ja mi chyba maj, tak, czerwiec, to jakoś tak było. Czy chodzi mi o to, że... Ale to nie była książka Kinga? Co? To nie była książka Kinga? Nie. Nie, nowy King polskiej literatury, no, taki słowa. Wiesz, nowy King, bardzo duży napis polskiej literatury, trochę mniejszy. 48. Bardzo mocno sugerująca, nawet może nie tyle, że jest to nowy King, ale bardzo mocno wycierająca sobie moim zdaniem gębę. Dla mnie bardzo niesmaczna reklama to była. I tak jak ja nie hejtuję Mroza, bo go nie znam, nie czytałem nic Remigiusza Mroza, możliwe, że pisze bardzo fajne książki, to i sam chyba jest też fanem Kinga, to wydaje mi się, że kurczę, no ma na tyle pozycję w naszym kraju już wyrobioną i naprawdę jest tak czytany i tak rozchwytywany, że nie trzeba się, nie wiem, zniżać do tak niskiego poziomu, żeby reklamować jego książki. I ja wiem, że to raczej wydawca, a nie pisarz, ale wydaje mi się, że pisarz takiego kalibru, bo mam wrażenie, że to jest pisarz dużego kalibru, ma chyba coś do powiedzenia i może powiedzieć tutaj troszkę, kurczę, przystopujmy, ludzie. Znaczy, odnośnie Remigiusza Mroza jest też bardzo śmieszna sytuacja, ponieważ w momencie, kiedy książki Pauliny Świst pokazały się na rynku wydawniczym... Może Paulina Świst to jest Remigiusz Mróz? Że Paulina Świst to jest Remigiusz Mróz, tak, dokładnie, takie było podejrzenie. I właściwie to jest też jeden z takich czynników, który troszeczkę popchnął mnie właśnie do tego, żeby te książki przeczytać, ale... Jaki pseudonim miałby Remigiusz Mróz w książce Pauliny Świst? Zimny. Mroźny. W cudzysłowie, kochani. To była taka graficzka Remigiusz Mroźny, pisarz Mróz. I duży napis Stephen King, a poniżej tego nie napisał i tytuł i Remigiusz Mróz. Ale nie, to było co innego, to było przy Wiedźminie. Przy Wiedźminie było Andrzej Sapkowski, tego nie napisał. Andrzej Sapkowski tego nie napisał. A przy Remigiuszu Mrozie było takie małe nawet, Stephen King, takie wielkie, nie napisałby tego lepiej niż i poniżej takie malutkie Remigiusz Mróz i tytuł podany. Nie? A jeszcze tak wracając do tego kryminału z wątkami erotycznymi, tak. Świstowej, czy Świstówny. Ja pamiętam takie czasy, gdzie na Polsacie po 23 leciały thrillery erotyczne i kilkakrotnie się złapałem też na to, że to może będzie thriller, a to zawsze były erotyki, gdzie fabuła mniej więcej wyglądała tak, że na przykład kobieta miała męża, którego nie lubiła i symulowała powiedzmy jakąś tam ciężką swoją sytuację, namawiała przypadkowego faceta poznanego w motelu i wrabiała go w morderstwo. I to zawsze było tak, że miałaś 6 scen erotycznych i 15 minut fabuły, ale to były erotyki, to nie były żadne takie, bo to leciało na Polsacie, ale mimo wszystko też się zapałem kilka razy. No wiadomo, że to były czasy, kiedy czekało się na każdy thriller, każdy horror w telewizji. No, ale umówmy się, rozczarowany też pewnie nie byłeś. Internetu wtedy nie było, nie? No,
Teraz, tak, teraz sobie to robiłeś, no, nie? Ja tak, tylko, ja, ja tylko mówię, że to mi się tak mi się kojarzy tak z tą książką Paulny Świst, ale nie powiedziałem, że nie sięgnę po te książki teraz. A czy my ci, Bogusia, przerwaliśmy tak w ogóle? Że sobie przerwaliśmy. Znowu ta nostalgia wraca. Nie, rozrzewnienie. Nie sięgaj po nie, ponieważ to jest absolutna strata czasu. Ja mam wrażenie, że autorka miała aspirację, żeby stworzyć fajną fabułę, jednak tutaj, znaczy paradoksalnie ta druga część, Komisarz, jest odrobinkę lepsza może pod kątem jakichś tam takich elementów zaskakujących, natomiast umówmy się i to trzeba powiedzieć głośno, to... Ale to w to? Tym Komisarzu się przespała z komisarzem, bo w pierwszej, rozumiem, książce się przespała z prokuratorem, a w drugiej Komisarzem, w Komisarzu nie. Po prostu mamy innych bohaterów zupełnie, a ci, którzy pojawili się w prokuratorze, również mają rolę, ale są jakby... weź mi wytłumacz, czemu jak tobie się pierwsza książka nie podobała, to przeczytałaś jeszcze drugą? Bo jestem nienormalna, bo miałam nadzieję, że ta druga będzie lepsza. Ja, moim zdaniem to znowu slogan cię kupił. Kubek, ty powinieneś wiedzieć, dlaczego w momencie, kiedy mi się pierwsza książka nie podobała, przeczytałam drugą, bo ja tak po prostu robię. Ja nie lubię niedokończonych serii. Jak coś, co się ukazało i ma kilka tomów... Ja mam pytanie, gdzie są te wszystkie podcasty o tych twoich seriach? Jo, bo wczoraj przeglądałem sobie audiotekę, bo teraz bardzo dużo audiobooków będę przyswajał i przypadkiem trafiłem na serię Chrisa Cartera, zobaczyłem, że jest mnóstwo audiobooków. Mówię, kurczę, może sobie przesłucham. Mówię, Bogusia miała robić podcasty, nie robiła, to ja będę robił. No i tak widzisz, tak będzie. Nie tylko z tym pewnie. Dobrze. No Bo widzisz, bo tutaj się dzieją takie rzeczy, że zamiast czytać fajnego Chrisa Cartera, to sięgam po Paulinę Świst. Tak, znaczy, akurat tego to nie rób może audio, bo tych podcastów, bo po co, jak to jest takie nędzne, to nie ma sensu się pastwić. Dlatego stwierdziłam, że powiem o tym tutaj, żeby was od razu uprzedzić, że to nie są dobre książki i po prostu szkoda czasu. Ja się też bardzo mocno zastanawiam, na czym właściwie polega nadal fenomen literatury erotycznej, bo w momencie, kiedy Grey miał premierę, to od tamtego czasu popularność takiej literatury nie słabnie, ani trochę, wręcz przeciwnie, pojawia się coraz więcej pozycji, które można spokojnie wpakować do tego worka, zarówno z nurtu takich romansów dla starszych czytelniczek, znaczy starszych, dojrzałych czytelniczek, jak i z tego nurtu dla młodszych. I nie znalazłam odpowiedzi, na czym to może po prostu wynika to z faktu, że to nie ja jestem targetem tego typu literatury. No my tym bardziej, nie? No to, także to, może powiedzieć? Jakieś takie poszukiwanie. Asik tam już zamawia, nie? Ale ja googluję, ja przegooglowałem sobie okładki. Nie sięgnąłbym, same okładki już mnie nie zaszczyciły. Mam do no to nie są komiksy. Szuka obrazków. Chociaż mam dziwne wrażenie, że w momencie, kiedy powieść Pawliny Świst byłaby przerobiona na komiks, to może byłoby to trochę lepsze niż w wersji językowej, a jeszcze w sensie w wersji książkowej. Jeszcze chciałabym powiedzieć tylko o jednej rzeczy, bo tutaj autorka szczyci się troszeczkę tym, że wywodzi się z tego środowiska. To jest najprawdopodobniej jakaś pani prawnik, która wydaje te powieści pod pseudonimem i ona w kilku wywiadach o swojej... Remigiusz Mróz to też jest prawda. W kilku wywiadach na temat swojego pisania mówi o tym, że nie owija w bawełnę, że to środowisko polskich adwokatów i prokuratorów wygląda w rzeczywistości tak, jak ona opisuje w tych książkach. No mam nadzieję, że nie, możesz ponieważ... przypomnieć jeszcze raz ten slogan, bo ja serio już nie pamiętam drugiego członu. Że żadna gwiazda kryminału jeszcze nie eksploduje. Nie, ale te pierwsze trzy te... Ostry seks. Ostry język, ostra jazda. Ostry język. No tak, oni przeklinają bardzo dużo, nie? W tej pierwszej książce to jest nawet zrobione tak bardzo, bardzo nachalnie i właściwie dla mnie jako takiego przypadkowego, nazwijmy to, czytelnika, no to aż to wybijało momentami z toku fabuły. I dodatkowo ci bohaterowie zachowują się czasami jak przedszkolaki po prostu, na takiej zasadzie, że ktoś coś komuś powie, a tutaj na przykład bohaterka się obraża, nie, już nie będę z nim rozmawiać, nie chcę go znać w ogóle, nie? Także moi drodzy, nie polecam, chyba że
Chyba, że chcielibyście sobie przeczytać coś zabawnego na odmurzczenie. No nie. Aż tak, ale aż nawet tak, i wtedy nie. Aż takiego poczucia humoru nie mamy chyba. A wam powiem a propos Greya, bo mnie strasznie wkurzało tam te 2 czy 3 lata temu, jak jedynka leciała. To czy wkurzało, no bardzo żal mi było tych wszystkich biednych kuźwa mężczyzn, którzy zostali wyciągnięci na ten film w walentynki. Często, wiesz, musieli iść, bo albo mieli jakieś plany na wieczór, albo dopiero tutaj smolili cholewy do danej kobitki. Ale to też bardzo mocno nakręciło wtedy, podkręciło wyniki finansowe tego filmu, to mnie trochę wkurzało, a teraz to już ucichło, już o tym Greyu mam wrażenie się tak nie słyszy, to już nie jest popularny temat, ale wam powiem, ostatnio mi mignęło na Facebooku graficzka z maratonem Greya, 3 filmy. Ja cię nie wiem, co bym musiał zrobić, żeby się tam dać na takie coś namówić. Ja wpadnę ci trochę w słowo, bo okazuje się, że Grey jeszcze nie powiedział ostatniego słowa, bo 31 stycznia na polskim rynku wydawniczym pojawi się kolejna odsłona serii o Szarym i o Anastazji i będą to wydarzenia z drugiego tomu tej głównej trylogii przedstawione z perspektywy Christiana Greya. Teraz w tej prozie kobiecej też często stosuje się właśnie takie zabiegi, tak jak kiedyś było zrobione ze Zmierzchem, że jakieś wydarzenie, które były przedstawione załóżmy w 3 tomie, potem autorka dopisała z punktu widzenia innej postaci. To na pewno będzie bestseller. Wow. Wiemy to. To dopiero będzie clickbait, jak damy, wiecie, w tagach i w zapowiedzi Greya. Ale my gardzimy clickbaitem, dlatego znów dzisiaj gadaliśmy o Pitbullu, a teraz o Greyu. No. A teraz o Greyu. Ale właśnie, bo Bogusia poruszyła ten temat niesłabnącej popularności tego typu literatury. Ja myślę, że to jest po prostu naturalna kolej rzeczy, bo nagły wybuch tej popularności właśnie literatury erotycznej, czy z drugiej strony właśnie wegi i takiej popkultury, czy popkultury, nie wiem nawet, no dobra, powiedzmy popkultury, chociaż kreślę cudzysłów, strasznie wulgarnej. To, że to nagle tak wystrzeliło jako taka właśnie bomba marketingowa, sprawiło, że ludzie się już tego nie wstydzą, nie? No bo wcześniej to jednak była trochę siara, tak usiąść z taką książką, myślę, w autobusie, w tramwaju, czy coś. Nie, na pewno nie. To powiedz mi, ile osób, nie wiem, widziałeś 6, 7, 8 lat temu z książkami, z takimi okładkami? O Jezus, na przykład. Słuchaj, ale wiesz, że to istniało w latach 90. coś takiego jak harlekiny. Tak. I harlekiny były różne. Były białe, były różowe, były czerwone, były fioletowe i były jakieś takie, które były pikantne, no nie? I tam były zaznaczone, że tam są mocne, erotyczne sceny. No i ile osób widziałeś czytających je w tramwaju? I wierz mi, że to na kopy, to w autobusie. Ja wtedy miałem stary 12 lat, ja po pierwsze bardzo niewiele jeździłem tramwajem, a po drugie niespecjalnie patrzyłem na starych ludzi z książkami. Ale wierz mi, że kobiety to czytały i czytały to w zastraszających ilościach. No jak miałem 12 lat, to dla mnie każdy powyżej 20 lat, kto nie był moją mamą, to był stary. I to było w zastraszających ilościach. To były całe stragany, gdzie mogłeś przerzucać widłami te książki i kobiety brały na kopy. Także nie mów mi, że to jest coś nowego, no. Wyłączyłeś mnie? Nie, ale gadasz głupoty, bo właśnie nagrałem o tym podcast i ja wiem, że coś takiego istniało jako osobna gałąź w Harlequin Press, ale to nie zmienia faktu, że po pierwsze to właśnie było w obrębie tego wydawnictwa, po drugie to była inna literatura. Te erotyki z Harlequinów to nie było to, co się teraz sprzedaje, a do tego dodałem jeszcze ten wątek wulgarności. Mhm. Tamte książki nie zaczynały się od dole, tak jak teraz niektóre powieści, za przeproszeniem. Wiesz, czasy się zmieniły, pornosy też kiedyś inaczej wyglądały. Kiedyś miałem fabułę. Ale właśnie mówię tak, że właśnie ta dostępność sprawia, że ta granica się przesunęła i że teraz na przykład właśnie ale tak jest, wszędzie Szyma, widzę w Łodzi na przykład plakaty już Greya. Już gadaliśmy tak? o tym. Teraz ostatnio ta książka redaktora Super Expressu po prostu wszędzie była z tymi cytatami, które są po prostu tak straszne, tak fatalne. No i tego nie było. To jest nowe. 2 godziny temu Mando mówił, że telewizja przesunęła też granice i już teraz na przykład The Shield czy
nowsi synowie anarchii też już nie szokują. Wszystko się przesuwa, jest, wiesz, taki postęp i to w każdej dziedzinie kultury, w każdej dziedzinie literatury. Mhm. Także wydaje mi się, że tutaj nie ma co szukać dziury w całym. Jest taka sytuacja, że się to będzie przesuwało, będzie wszystko bardziej brutalne, bardziej wulgarne, bardziej dosłowne i tyle, no. No, ale to nie znaczy, że ja muszę temu przekazywać, no czy coś. Nie, nie musisz, oczywiście, tylko ja ci zwłaszcza mówię, że... Zwłaszcza w kontekście takich rzeczy, tak? Bo samo no, przesunięcie to, ale to pewnie... nie dziw... No to nie mów, że to jest... Znaczy tak, bo to wiesz, zaczęło się od tego, że mówię, że to jest nowe na rynku erotyki. Nie no mówię, nie że to są... jest nowe właśnie, mówię no, tylko... przecież, że ta popularność sprawiła ten chwilowy boom. Czy ty mnie słuchasz w ogóle, Siku? Nie za ten bardzo. Chwilowy boom sprawił, że teraz ludzie nie mają z tym problemu, że to jest obecne w powszechnej wyobraźni i świadomości. Ale nie, ale wtedy to nie było powszechne w wyobraźni ani w świadomości zwyczajnego czytelnika. Tego nie było na wszystkich ulicach, tego nie było na wystawach księgarni. Ja tam pamiętam, że w kioskach harlekiny leżały. Harlekiny leżały w każdym kiosku, stary, naprawdę. No a mówię o kioskach? No mówisz o ulicy, a jak idę ulicą, to widzę no, wystawę kiosków. Ruch był co drugim rogu. Teraz już jest mniej kiosków, ale kiedyś były kioski ruchu wszędzie. Fakt jest faktem, że harlekiny, ja mam takie wrażenie w ogóle, że ta literatura erotyczna, która jest teraz wydawana, bo i mamy z, autorki z, jakby z zachodu z, i tutaj rodzime też Polki, które piszą taką literaturę, to ja mam trochę wrażenie, że właśnie jedno zostało wyparte przez drugie. Po spadającej popularności harlekinów zrobiła się jakaś taka nisza wydawnicza, którą Grey idealnie wypełnił. Z drugiej strony też eksponując i pokazując takie sfery, w których rzeczywiście jakiś czas temu, tak jak Szymon mówił, no, czytało się takie historie gdzieś tam w ukryciu, w domowym zaciszu pod kołderką. A nie, wiesz co, ja powiem jeszcze jedną rzecz, że kiedyś erotyka i pornografia była bardziej eksponowana, bo kioski ruchu były wszędzie i to te magazyny wszystkie po prostu były sobie na witrynkach. Dopiero w pewnym momencie później zaczęto, nie wiem, zaczęły budzić zgorszenia i zaczęto zakrywać te roznegliżowane, rozebrane w różnych pozach kobiety kartkami papieru. Sik, ale to jest bardzo śmieszne, bo z jednej strony mówisz o tym, że następuje postęp i że jesteśmy... Ale właśnie, tak, bo ty mówisz... Właśnie, nie, tak. Bo ja wracam do tamtych czasów, ale teraz sobie to tym przypomniałem. I to nie jest tak, że tego nie było kiedyś. To kiedyś było tego moim zdaniem więcej, bo tak samo szło się do wypuszczalni kaset wideo i czasami w wypuszczalni kaset wideo było oddzielne, nie wiem, regał albo jakiś klaser, gdzie ci dawano okładki, żeby facet sobie mógł wyczyć pornosa, ale czasami to były te pornosy wystawione zaraz obok, nie wiem, horrorów czy filmów science fiction i każdy mógł sobie podejść i zobaczyć, co tam było na tej okładce. Moim zdaniem to było zawsze, tylko nie wiem, jako dzieciak po prostu ja na to też nie zwracałem uwagi. Ty jesteś Szymas trochę młodszy, więc może to jeszcze gorzej pamiętasz ode mnie. Natomiast dla mnie wydaje to mi się, że w latach 90. moim zdaniem erotyka była i pornografia była wszędzie. Nawet pamiętam takie sytuacje, że szło się na rynek i szło się do ludzi, którzy na kozetkach wystawiali pewne rzeczy i tam były właśnie na przykład niemieckie świerszczyki leżały po prostu takimi całymi płachtami wystawione i każdy podchodził i patrzył się na to i teraz czegoś takiego nie ma, bo to po pierwsze podejrzewam, że zniknęło przez coś do internetu, ale no ja teraz sobie przypominam takie rzeczy, nie myślałem o tym szczerze mówiąc i nie sądziłem, że wejdzie nasza dzisiejsza rozmowa na tematy erotyczno-pornograficzne, ale kiedyś tak było. Teraz jest trochę to inaczej, jest mniej kiosków i podejrzewam, że właśnie prasy pornograficznej jest zdecydowanie mniej. Ale to czynnik ekonomiczny po prostu na to wpłynął, a nie jakiś obyczajowo-kulturowy. No, ale tutaj widzisz, no to nie jest tak, że nagle to się, nie wiem, w literaturze zaczęło bardziej objawiać. No, ale porównujesz, nie wiem, jakiś twój weekend z literaturą w księgarni? No... No nie, no, siku. Jedno i drugie dla mnie jest śmieciowe, więc no, pod pewnym względem porównuję, no. No... No nie zgadzam się absolutnie. Ale właśnie, dobra, ale to wyobrażasz sobie na przykład 15-latkę, która podchodzi do kiosku i kupuje sobie właśnie, nie wiem, zestaw, nie wiem co tam wtedy było, Maxima twojego weekendu i tam jakiś pipszołów? Ja kupowałem jak teraz oczy. Właśnie kupuje sobie te książki. Oczywiście, że tak. I to było sprzedawane na Legalu.
Ale mówię teraz, no ale to napalony chłopaczek sobie kupił, tak? Jak przełamał wstyd, może podbiegł i coś kupił, czy poprosił starszego kolegę. A moim zdaniem dziewczyny myśli, że takich gazet nie czytały i chciały sprawdzić, co tam jest, i co, nie podchodziły, im sprzedawca nie sprzedawał, jak wtedy sprzedawali wszystkim alkohol i papierosy. Teraz się trochę to bardziej... Czekam na dyskusję w komentarzach pod tym podcastem, to będzie dziwne. Bardzo nie, dziwne. Ci, że to jest, moim zdaniem teraz jest większa świadomość czegoś takiego, ale w latach 90. to słuchaj, moi koledzy z klasy, szósta, piąta klasa, i pali papierosy, i chodzili normalnie do kiosku, i im sprzedawca sprzedawał. No, jeżeli chodzi o alkohol, na to... fajki, to nikt nie robił problemów w tamtych czasach. Nikt, no. No to tak samo z pornografią było. Dobra, mówię, może nie ciągnijmy temat. Bogusia jest w ogóle przerażona i przełamana. Nie sądziłam, że Paulina Świst wywoła taką dyskusję. Dziękujemy autorce bardzo. Dobra, to ja płynnie jeszcze przejdę do czegoś związanego z książkami. To nie jest do końca książka, bo jest to gra komputerowa z gatunku visual novel. I zainteresowany podcastem Szymasa o serialu anime Danganronpa zainteresowałem się grami, bo powiem szczerze, mimo że gram w wiele wynalazków japońskich, to visual novel nigdy nie grałem, albo jakoś nie pamiętam. I sięgnąłem po dwie części, były w bandu sprzedawane. I to jest tak trochę... Znaczy nie będę opowiadał fabuły, bo Szymas to zrobił w swoim podcaście, więc nie będę powtarzał. Pewnie gdzieś tam podlinkujemy pod spodem. Jest na konglomeracie do wyszukania bez problemu. Dokładnie. Danganronpa. Danganronpa. Więc tak powiem, że później sprawdziłem anime i Szymas, nie sięgaj po grę nigdy. Bo to jest jota w jotę serial, to jest scena po scenie przeniesione. Nie sprawdziłem wszystkiego, ale Danganronpa to jest kryminał, gdzie w zamkniętym pewnym otoczeniu 15 uczniów zostanie wypuszczonych dopiero w momencie, kiedy uda im się kogoś zabić, znaczy to jedna osoba, która, morderca, zabije kogoś innego i nie zostanie przez resztę złapany. I to jest ciekawa rzecz, ale po pierwsze to jest, stracisz około 20 godzin swojego życia, bo to jest strasznie długie, to jest naprawdę strasznie długie, i gameplay jest bardzo, bardzo mocno ograniczony do czytania. Tam wprowadzają pewne elementy chodzenia i rozmawiania z bohaterami, ale to jest czytanie masy tekstu i te sprawy, które takie jakby, no nie wiem, zbierają się wszyscy uczniowie i jest przeprowadzany, powiedzmy, proces albo dochodzenie, jest bardzo skromny gameplayowo. To jest wybieranie odpowiednich zdań, które trzeba odbić kontrargumentem. Natomiast gra jest całkowicie liniowa. Spodziewałem się może czegoś na zasadzie powieści paragrafowej, gdzie będę mógł wybierać ścieżki i troszeczkę inny wynik będzie. Natomiast nie, to jest absolutnie całkowicie liniowe. Wybierasz tylko to, co ci twórcy zaserwowali. Nie pójdziesz dalej, jeżeli nie znajdziesz jakiejś wskazówki. A cokolwiek zależy od twoich decyzji? Absolutnie nic. I każda gra jest taka sama, tak zawsze ta sama osoba jest mordercą, wszystko jest tak samo skryptowane. Za każdym razem i nawet nie możesz posunąć się dalej, jeżeli nie odnajdziesz jakiejś wskazówki, kto jest mordercą. Czyli załóżmy, nie możesz podejść do procesu, do tej rozprawy bez posiadania wszystkich informacji. Jest to bardzo, bardzo liniowe. Mnie się to osobiście podobało, ja to ceniłem na, powiedzmy, 7 na 10 dałem. A oprawa właśnie graficzna i audio, jak cię kupiła? Audio jest fatalne. W pewnym momencie musiałem po prostu wyłączyć dźwięk, bo nie dało się wyłączyć muzyki. Głosy są okej, ale muzyka jest straszna, a jak 24 godziny na przykład musisz to grać, bo tak to wychodzi. Jeżeli chcesz czytać te informacje, nie tylko klikać X, w związku z czym ja wyłączyłem dźwięk, ale wyłączyłem całkowicie dźwięk, bo nie mogłem wyłączyć muzyki w samej grze. Nie dało rady. Przyciszyłem na maksa i tak grała.
I ja, my rozmawialiśmy chyba na początku grudnia, ja to skończyłem bardzo niedawno, codziennie około godziny w to grałem, po prostu już na, po wzięciu leków na noc sobie to włączałem i kawałek przyszedłem. To też jest straszna katorga grać na konsoli stacjonarnej, bo ja grałem to na PlayStation, natomiast myślę, że fajnie by to było grać na Vicie na przykład, albo na Androidzie czy iPhone'ie, gdzie sobie wyjmujesz telefon, czy tam konsolkę przenośną i zagrasz parę rozdziałów. Ja wiem, że takie gry są bardzo popularne na Nintendo Dual Screen, ale też no, ani Ace Attorney, ani tych innych gier tam nie ograłem, nie znam. Także ja osobiście zadowolony jestem bardzo fabułą. Historia jest fajna. Druga ale część to jeszcze bardziej no rozwija. Dużo bardziej. Ta mitologia jest ciekawa, interesująca. Jest to jeszcze tam chyba prequel powstał i teraz trzecia część w zeszłym roku miała swoją premierę. Tego już nie sprawdzę, bo to jest zdecydowanie za drogie i szkoda mi pieniędzy na tak bardzo monotonne i męczące rzeczy. Ja sobie mogę obejrzeć, nie wiem, albo przeczytać w internecie fabułę tego. Ale odradzam ci kupowanie i jeżeli ktoś chce poznać historię, to niech obejrzy sobie anime. Z tego, co przeglądałem, bo nie obejrzałem całego pierwszego sezonu, no bo to są sceny w scenę, to są nawet te same głosy, te same zdania, co były w grze. Po prostu przeniesione wszystko jest żywcem. Tylko wiadomo, anime ma więcej animacji, to jeżeli ktoś jest zainteresowany, to może obejrzeć. Nie wiem, czy dalsze sezony anime się łączą z drugą częścią gry, ale a są to w ogóle dalsze, bo jak ja oglądałem, to tylko jeden. Aha, no ja tylko jeden, myślałem, że dalej coś tam zrobili, ale jeżeli jest tylko jeden, no to sprawa jest rozwiązana. Ale to właśnie w związku z tym, powiedz mi, jak się dwójka ma do jedynki fabularnie? Czy jest jakąś kontynuacją, czy to jest zupełnie nowa grupa osób? Jest kontynuacją, jest zupełnie nowa grupa osób, ale jest kontynuacją. Pod koniec pojawia się troje bohaterów, którzy przeżyli pierwszą szkołę rozpaczy. Tak. I jest ten misiek, tak, oczywiście, ta sama postać, Monokuma. Monokuma! I no to bardzo rozwija lore całej tej Danganronpy. To jest dużo, dużo ciekawych rzeczy. Dopowiedziane wydarzenia omawiane są też spoza tego, co się działo w jedynce i w dwójce, bo w ogóle całość dzieje się na wyspie, no nie? Tutaj na początku ma być szkoła letnia i oni sobie jadą na taki jakby wyjazd integracyjny, ale Monokuma to przejmuje i robi im piekło na wyspie, no nie? Dobra, kończę. Zamykam temat. 7/10. Tak. 7/10. Dokładnie. No dobra, to omówiliśmy filmy, seriale, książki, gry. Komiksów dzisiaj nie ma, ale o komiksach tyle ostatnio mówimy na Konglo, że chyba słuchacze to przeżyją. To co, jeszcze jakieś imprezy, eventy? Imprezy, eventy. Tutaj bardziej Bogusia opowie o swoich ostatnich doświadczeniach, kolejnych po tej książce, o której przed chwilą mówiła, również związanych z ciałem. Natomiast ja chciałbym króciutko o dwóch imprezach nadchodzących powiedzieć. To są bardzo malutkie imprezy, ale może kogoś zainteresują. Dzisiaj nie było o Gwiezdnych Wojnach, nie było o dobrych filmach za zbyt wiele, więc w Łodzi 24 marca odbędzie się taka impreza, która nazywa się Holokron z lot fanów Star Wars. To się odbędzie w Domu Kultury. Jednodniowa impreza darmowa, przy czym to jest bardziej, mam wrażenie, takie większe spotkanie fanklubu. Łódzki fanklub robi naprawdę świetne rzeczy i tam już zapowiedzieli się ludzie z różnych fanklubów z Polski, że przyjadą, czyli to może być w sumie fajna rzecz. Nie wiem, na ile to będzie dla osób takich spoza, czy tam też będą jakieś wystawy, no na pewno mają być jakieś konkursy, jakieś pokazy gier planszowych, bitewniaków. Nie wiem, jak tam będzie z prelekcjami, czy taki dział też się znajdzie.
Natomiast ja jeździłem na takie mniejsze zloty fanów, chociażby kiedyś we Wrocławiu, wrocławski fanklub robił Tatooine. Wydaje mi się, że to jest trochę większe Tatooine, było trochę większe niż ten Holokron, który się zapowiada, ale z drugiej strony po tym łódzkim fanklubie można spodziewać się naprawdę czegoś fajnego, więc no taka impreza się odbędzie. Ja na niej niestety nie będę najprawdopodobniej, bo nie sądzę, żebym dostał wolne na 24 marca, natomiast może będę... Szkoda, tak to bym się poświęcił, poszedł. A tak no, to... no może jeszcze sobie załatwię, mam w sumie dużo urlopu zaległego. Natomiast druga rzecz, o której chciałbym powiedzieć, to Fantasmagoria. I nie chciałbym mówić o tych zakichanych złodziejach, którzy wiszą mi 90 zł, którego już nie odzyskam, a Szymasowi wiszą więcej. Teraz chyba 150, bo połowę przesyłki przysłali. Chciałbym powiedzieć o konwencie, który odbędzie się już niedługo, od 9 do 11 lutego w Gnieźnie. To będzie już 9 edycja tego konwentu. Kurczę, a to jest nadal reklamowane, jest tak, bo ja nigdy nie byłem tam, nigdy tego nie widziałem, ale dużo ludzi się tym zachwyca. Mówię o tym, że to jest taki jeden z ostatnich małych konwentów. Taki konwent, gdzie wyznacznikiem jakości nie jest liczba, nie jest ilość. A to teraz już w sumie rzadkość. Jest to konwent darmowy, ale pojawiają się na nim całkiem nieźli goście z tego, co słyszałem. I ja rozważam, czy się od niej pojawić, bo to będzie właśnie ten mój cały tydzień w lutym, który mam wolny, a do Gniezna nie mam, jakoś szalenie daleko. Wiem, że będzie Krusia z Piotrkiem od nas z Krapiowego podcastu i najprawdopodobniej będzie też Bogusia. Tak, też się wybieram. Program jest ciekawy i myślę, że na pewno na jeden dzień wpadnę. Pewnie to będzie sobota, bo to właśnie w ten dzień przypada kilka takich atrakcji, które chciałabym zobaczyć. Nigdy nie byłam na żadnym konwencie w Gnieźnie, a to w sumie spory paradoks, bo mam do tego miasta akurat całkiem blisko, więc chyba warto sprawdzić. Na pewno będzie Godaj ze swoim Feniksem. Rok temu też chyba był Godaj na Fantasmagorii, z tego co pamiętam. W sobotę będzie konkurs z wiedzy o Stephenie Kingu. Kurczę, kiedyś to był taki nasz żelazny punkt. Z Ingiem mieliśmy taką swoją tradycję wyzywania się na kilka miesięcy przed konwentem, a potem to zazwyczaj ja milczałem, bo zazwyczaj ja przegrywałem. Natomiast teraz trochę się obawiam, bo ja już tak w Kingu nie siedzę. Jak przegram z jakimiś ludźmi, którzy tam przyjdą, jakimiś fanami, których nie znamy znikąd, to Ingo mi nie wybaczy, będzie się śmiał ze mnie do końca życia. Ale też będzie fajny konkurs, widziałem... z kadrami z filmów. Mhm. Lubię takie konkursy, przy czym to będą filmy z lat 80. i 90. To coś czuję, że Sik by tutaj się dobrze sprawdził. Ale nie da rady, nie dam rady dojechać. To już wykluczam od razu. Okej, okay, ja rozważam, bo ostatnimi czasy na konwenty nie jeździłem zbyt wiele, a teraz chciałbym zaliczyć Fantasmagorię. Już myślę, że prawie na 100% pojadę na Dni Fantastyki do Wrocławia, na których nie byłem od 2011 roku. Bo w 2012 oni robili Polkon, bo wtedy było Euro w Polsce i przenieśli. To czy między innymi dlatego, że Euro, ale też dlatego, że Wrocław miał Polkon, na Polkonie byliśmy, a od tego czasu we Wrocławiu się już nie pojawiłem. I co roku żałowałem, co roku chciałem się tam pojawić, bo ja kurczę strasznie lubiłem ten konwent zawsze. A teraz mi akurat pasuje, mam długi weekend wolny, Sef robi blok Star Warsów, czyli będzie coś dobrego. No i na Dni Fantastyki chcę bardzo pojechać. No i chciałbym na Polkon do Torunia, tylko że kurczę, dzisiaj sobie zdałem sprawę, że nie ma żadnych informacji o tym. Cisza, strony nie ma, nigdzie nie ma, nic nie wiadomo. Wiadomo tylko, że Toruń robi Polkon, a to mnie trochę tak, troszeczkę mnie tam, tak wiecie, no... budzi pewne obawy, bo już kiedyś Toruń robił Polkon. Fakt, że to inny klub fantastyki miał robić Polkon, ale też słuch po nich zaginął i rok przed imprezą przejął to Poznań, bo oni ze swoim klubem fantastyki dali radę to uciągnąć przez rok, zrobić ten konwent i w Toruniu wtedy nie było Polkonu, a też się bardzo cieszyłem, bo do Torunia mam rzut beretem. No teraz mam nadzieję, że ten Polkon będzie tutaj, nie chcę siać jakichś takich tych, no. Dobra. Defetyzmu. No właśnie, o to słownik połkłeś, a ja głupi, prosty chłopak.
Ale mieliśmy mówić o tutaj doświadczeniach Bogusi związanych z cielesnością, więc przejdźmy do tak, tego. Tak, cielesności ciąg dalszy i znowu będzie kontrowersyjnie. Aż boję się wywoływać ten temat, bo po tej dyskusji, która przed chwilą się rozpętała odnośnie literatury erotycznej, to teraz też będzie... No będzie grubo. Otóż ostatnio w Poznaniu miała miejsce wystawa Body Words Vital, przygotowana przez takiego faceta, który nazywa się Günther von Hagens. Dla tych z Was, którzy nie wiedzą, kim jest Günther von Hagens, jest to lekarz medycyny, który zajmuje się przygotowywaniem eksponatów z prawdziwych ludzkich ciał. Wynalazł taką rewolucyjną metodę plastynacji, która zatrzymuje procesy gnilne w ludzkim ciele i pozwala tworzyć z niego jakieś, nie wiem, rzeźby albo eksponaty anatomiczne. I jest to człowiek, który nie tylko w Polsce, ale także na świecie budzi ogromne kontrowersje, właśnie spowodowane tym, że na jego wystawach można patrzeć na ludzkie ciała, autentyczne ludzkie ciała. Ja przyznam Wam się szczerze, że nie będę tutaj żadnych jakichś sądów wygłaszać na temat tego, czy jest to wizjoner, czy jest to diabeł wcielony, bo daleka jestem od tego, żeby takie sądy na jego temat tutaj wygłaszać. Ja powiem Wam, jak to wygląda z mojej perspektywy. A z mojej perspektywy wygląda to następująco. Na temat von Hagensa usłyszałam pierwszy raz już dawno temu i w momencie, kiedy chciał otworzyć jeden ze swoich zakładów tutaj na terenie Polski, wtedy oczywiście przez media przeszła ogromna burza i fala protestów. I w momencie, kiedy ja dowiedziałam się, czym się zajmuje ten facet, to poczułam się zszokowana, ale też zaintrygowana. Von Hagens wzbudza we mnie takie jakieś bardzo dziwne emocje, bo z jednej strony rzeczywiście przeraża mnie to, czym on się zajmuje, ale też wzbudza taką dziwną fascynację. I to, że wybiorę się na jego wystawę prędzej czy później, to było wiadome już od dawna. W zeszłym roku ta sama wystawa była pokazywana w Łodzi. Wtedy nie udało mi się dojechać. No ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Mieliśmy szansę zobaczyć ją przez ostatnie miesiące w Poznaniu i na tę ekspozycję udało mi się dostać. I powiem Wam, że jest to wystawa, która jest postawiona bardziej na takie wartości edukacyjne, ponieważ ja w ogóle byłam zdziwiona faktem, że bardzo dużo rodzin z dziećmi brało udział w tej ekspozycji. I to widziałam właściwie tylko jedną dziewczynkę, taką małą, która była przerażona tym, na co patrzy, a pozostałe dzieciaki reagowały naprawdę fantastycznie, zadając pytania, bo ta ekspozycja w dużej mierze opiera się na eksponatach poszczególnych części naszego ciała. Mamy podzieloną tę wystawę na układy, osobny dział z układem na przykład oddechowym, osobny z pokarmowym i tam jest nacisk położony na propagowanie zdrowego trybu życia. I powiem Wam, że to robi naprawdę niesamowite wrażenie. To znaczy, to jest coś tak niesamowitego i to doświadczenie jest takie fenomenalne, że w momencie, kiedy się podchodzi do tych rzeźb, jest tam też na przykład bramkarz, taka ekspozycja z bramkarzem, to tutaj naprawdę możecie zajrzeć w głąb samych siebie. Jest szansa, żeby z każdej strony obejrzeć właśnie wszystkie mięśnie, każde nawet najdrobniejsze elementy ludzkiego ciała. I to jest coś wspaniałego. W momencie, kiedy tyle rzeczy mówi się na temat, że von Hagens jest szarlatanem, który zbija kasę na ciałach ludzi, którzy właściwie wcale by tego sobie nie życzyli, to ja tak się zastanawiam, że jakby podejść do tego właśnie w ten sposób, to nie jest, kurczę, takie szokujące, bo każdy
każda szansa na to, bo żyjemy w takich czasach, że chcemy wszystko widzieć dokładnie, widzieć z bliska, poznać jak najdogłębniej, i te jego preparaty dają właśnie na to szansę. Tam była też na przykład fajna taka gablota, w której można było sobie porównać płuca osoby zdrowej, uprawiającej sport, bo każdy z tych eksponatów był też dokładnie opisany w języku polskim i w języku angielskim. I obok tych zdrowych płuc mieliśmy płuca osoby palącej przez lata. I to je robi naprawdę kapitalne wrażenie. Jeśli nie boicie się kontrowersji i jeśli jesteście ciekawi, to gorąco polecam, bo jest to naprawdę świetne doświadczenie. Ja ze swojej strony powiem jeszcze, że ten niedosyt, który czuję, troszeczkę chyba popchnie mnie do tego, żeby wybrać się do Guben, czyli do tego jakby do tej centrali, w której von Hagens ma zgromadzoną większość swoich eksponatów. To jest coś godnego uwagi i polecam. Mm-hmm. A mogę o coś dopytać szybko? Oczywiście. Ja też chcę dopytać. Cała wystawa była dostępna dla wszystkich, znaczy też dla dzieci? Tak. Czy był jakiś osobny blok? I a zwróciłaś może uwagę, czy te inne edycje wystawy w innych miastach też miały ten podtytuł Vital? Właśnie nie. W Polsce, z tego co się orientuję, były wystawiane chyba 3 ekspozycje przez ostatnich kilka lat. I ta łódzka chyba się nazywała Circle of Life. I tam w trakcie tej wystawy były pokazywane inne eksponaty. To odnośnie tego, o co pytałeś. Natomiast w przypadku dzieci, to tam nie było żadnych ograniczeń wiekowych. W momencie, kiedy telefonowałam do punktu informacyjnego, to też podpytałam o kilka takich rzeczy i tam pani udzieliła mi informacji, że jak najbardziej mają przewidziany program dla szkół podstawowych, dla szkół gimnazjalnych, dla młodzieży licealnej i dla studentów medycyny, których też okazuje się, że było tam całkiem sporo. Znaczy, jest jedna rzecz, która troszeczkę mnie osobiście zbulwersowała, bo tam w tych gablotach jest taka jedna część poświęcona układowi rozrodczemu, rozmnażaniu, i tam można zobaczyć płody w różnym stopniu rozwoju i powiem wam, że to robi kurde naprawdę wrażenie takie, że Teraz pytanie, w jaki sposób on je dostał, bo wiesz, no to jeżeli patrzysz na eksponat, to możesz iść do muzeum i zobaczyć ludzkie szkielety, tak? Tak. I no okej, to nie robi takiego samego wrażenia, ale jeżeli patrzymy na eksponat, że ktoś na przykład dał swoje ciało i na przykład dziwię się, że dali jemu, a nie na przykład nie oddali uniwersytetom medycznym, bo z tego co wiem, to moi znajomi, którzy studiowali medycynę, skarżyli się, że te ciała, na których się uczą, to są już nie pierwszej świeżości. Powiem ci, Sik, że von Hagens zaczynał właśnie od przygotowywania preparatów dla Instytutu Anatomicznego, a odnośnie dawców, to z tych informacji, które są dostępne wszędzie i które mówiła też rzecznik prasowy wystawy, no to na chwilę obecną w Instytucie Plastynacji w Guben jest zarejestrowanych 17 tysięcy dawców, w tym 11 osób z Polski. I to są osoby, które dobrowolnie podpisują taką deklarację, że przekazują jakby swoje ciało na rzecz badań naukowych. Jakby nie Uniwersytet patrzeć. Medyczny w Łodzi też pewnie jest chętny, to jak ktoś słucha, chce jemu oddać, to niech się zastanowi, czy na przykład polskiej służby zdrowia nie wspomóc swoim ciałem. Natomiast wieszcie co? Ja kiedyś czytałem właściwie o takiej kontrowersji innej związanej z nim i nie wiem, czy to jest prawda, ale chodziło o to, o Chiny. Więźniowie sumienia, tak. Dość głośno na sprawę. Tak, właśnie, właśnie cię miałem o to zapytać, bo może zgłębiłaś trochę bardziej ten temat, ale czy to jest prawda, czy jak to wygląda? Znaczy, kojarzysz może? Wiesz, powiem ci, Sik, że na temat von Hagensa krąży bardzo dużo różnych opinii i ja zastanawiam się, ile z nich jest jakby wymyślonych, żeby jego zdyskredytować. Dokładnie, a i
Znaczy, z tych informacji, które gdzieś tam w internecie są dostępne i w wywiadach, które von Hagens również po tej całej aferze, o której wspomniałeś, udzielał w różnych mediach, to taka sytuacja się nie odbyła. To są też podobno zwłoki przekazane dobrowolnie. Właściwie to my nie do końca jesteśmy wtajemniczeni w te wszystkie arkany jego pracy, więc... No ale umówmy się też, że jednak no, jakby pewne rzeczy wypłynęły, no to inaczej by się sprawa wystawy czy samego twórcy tak. potoczyła, tak? Bo zwłaszcza, że to były takie newsy, gdzie one się pokazywały, w jakich gazetach, tak? To była Yellow Press głównie, bo do mnie to też wtedy dotarło, nagle wielki skandal, ale potem sprawdziłem źródła i nie było żadnego sensownego źródła, szczerze mówiąc. Mhm. Naprawdę wszystko prowadziło właśnie do tabloidów, faktoidów i tyle. Znaczy, ja jestem też troszeczkę przerażona może całą taką nagonką, która powstaje wokół tej osoby, bo zastanawiam się, jak by to wyglądało, gdybyśmy na przykład pokazali jego pracę, nie podkreślając tego właśnie tego faktu, że to są prawdziwe ludzkie zwłoki, bo to te preparaty są równie dobrze, mogą być wykonane, nie wiem, z jakiegoś plastiku, innego tworzywa. I tutaj właśnie ten najbardziej kontrowersyjny element polega na tym, że to są prawdziwi ludzie, nie? Ale z drugiej strony von Hagens nie sprzedaje pamiątek. Tutaj nie ma żadnych sklepów, w których możesz sobie kupić kurczę kawałek, nie wiem, stopy albo tam jakiś palec, tylko to są wszystko takie rzeczy, które mają czemuś służyć. On jest tak po trosze właśnie naukowcem, z drugiej strony jakby artystą, bo tutaj trzeba mu oddać, że te eksponaty skonstruowane z całych ciał są naprawdę fenomenalne. To robi ogromne wrażenie. Fajnie, że to jest, ma walory edukacyjne i fajnie, że może ktoś młody, będąc na takiej wystawie, zafascynuje się ludzką anatomią i niekoniecznie zostanie seryjnym mordercą, ale zostanie na przykład lekarzem i okaże się dobrym chirurgiem. Znaczy, ja powiem ci, Sik, jeszcze jedną rzecz tylko tak na koniec już. Po powrocie z tej wystawy prześledziłam trochę informacji, które pojawiały się w różnych mediach, w gazetach poznańskich i tutaj w jakichś lokalnych, że tak powiem, miejscach. I okazuje się, że lekarze i w ogóle te środowiska medyczne chwalą tę wystawę, więc to... No właśnie, no ja się nie dziwię, bo to podejrzewam ma bardzo dużo, dużo dobrego robi. Tak, i to oni mówią o tym właśnie w takich kategoriach, że jest to nowoczesne i niepowtarzalne propagowanie wiedzy o nas samych. Bo... No ale tutaj właśnie, ja na przykład w tej wystawie nie widzę nic kontrowersyjnego. Jeżeli jeżeli się ludzie sami zgłaszają, jeżeli dają swoje ciała, żeby mogły służyć jako eksponaty. Wiesz, to nie są, on nie wsadza im, nie wiem, nie robi sztuki nowoczesnej i nie robi z ich ciała jakiejś dziwnej rzeźby, tylko tworzy coś, co ma służyć edukacji. Tak, mamy to zwłoki na niebieskim tle. Może nie jest, ale dla mnie przerażające. Ja googluję teraz sobie to i nie chciał tego chyba na żywo obejrzeć i przerażające i jako... Z tą świadomością, że to ludzie i też z punktu widzenia fana horroru jest to dla mnie absolutnie przerażające. Znaczy, powiem wam, jest jedna rzecz, która mnie osobiście troszeczkę zaskoczyła. Podsyłałam informację o tej wystawie Jeremu i w sumie oboje doszliśmy do wniosku, że najbardziej dziwnym elementem tej całej ekspozycji jest fakt, że jest ona pokazywana w centrum handlowym, bo z jednej strony wiecie, macie... Ale w Łodzi też tak było, wiesz, w Porcie Łódź chyba była pokazywana. Tak, dokładnie to wyglądało tak samo, więc to ja odnoszę takie wrażenie, że to jest właśnie z jednej strony ta edukacyjna ekspozycja, a z drugiej strony też coś postawionego na komercję, no nie bójmy się tego słowa po prostu. Nie? Bo z jednej strony... niekoniecznie, wiesz, może by się chciało jakieś muzeum zgodzić Łatwiej jest wynająć powierzchnię w centrum handlowym niż próbować dogadywać się z jakimiś, wiesz, z halami wystawowymi, czy
czy właśnie z jakimś muzeum. Szczególnie, że też centra handlowe mają zazwyczaj bardzo dobry dojazd, duże parkingi. I po prostu może i ludzie oni... przy okazji po prostu widzą, o, tak mogą dokładnie wstąpić, a do muzeum trzeba podjechać celowo z myślą o ekspozycji, tak? Więc no, efekt marketingowy jest za darmo, nie tyle komercja z punktu widzenia, że wystawa jest komercyjna, znaczy no wystawa jest komercyjna, jest tak, komercyjna. No, ale, ale co to jest w centrum handlowym, tak dalej, że jak ja wejdę sobie kupić, kurczę, bułkę, to nie, to zobaczę? Nie, to tak jak masz, nie, nie, Mando, to jest tak jakbyś miał na przykład, niektóre galerie mają tak wydzielone miejsca na sklepy i właśnie to jest po prostu takie, że masz tam, gdzie powinien być sklep, to wchodzisz i masz tą wystawę, tak? Tak. Ale to w końcu ta nazwa sama, galeria handlowa, to ma jakieś, nabiera jakiegoś, no nie wiem, znaczenia tego słowa, że to jednak jest nie tylko wielki hipermarket. No. Wyobraziłem sobie teraz Mando wchodzącego po bułki. Wystawa pana Gęsa. I Mando tak się cofnął do domu, nie? Kochani, a gdzie pieczywo? Nie ma, nie będzie. Tak się zwinął w kuleczkę i już nie jadł. Nigdy. No ale kurczę, bo sobie znowu się popłakały. I jest jedna rzeźba, która się bardzo często przewija, ciężarnej kobiety z rozciętym brzuchem i z płodem. To jest wszystko prawdziwe? Tak, tak. Z tego, co oni mówią, to nawet na tych eksponatach, które widzieliśmy... Przy tych eksponatach, które widzieliśmy w Poznaniu i które będziemy mogli zobaczyć też w innych miastach, bo z tego, co wiem, to w lutym wystawa Body Worlds Vital otwiera swoje podwoje w Krakowie, to tutaj... Wiem, że na pewno przy jednej rzeźbie był wymieniony mostek i wiem, że nie wszystkie mają prawdziwe oczy, bo jak sam von Hagens mówi, ten proces plastynacji oczu jest bardzo trudny i nastręcza mu w sumie bardzo dużo problemów, także to są w sumie takie dwa elementy, które mogą być nieautentyczne, ale generalnie pozostałe to tak, to są prawdziwe eksponaty. Huberta zamurowało. No, na mnie robi też to oglądam, na mnie robi wrażenie ten szkielet z układem krwionośnym, takim, nie wiem, wiszącym jak włóczka. To robi naprawdę na mnie duże wrażenie. Chcesz takiego Kinga mieć w domu, nie? Coś takiego. No, no, chciałem nie żartować przy tym temacie, chciałem nie żartować. Nie. No to, słuchaj, Hubert, przy takich kontrowersjach to tylko troszeczkę żartów może nas uratować przed całkowitym jakimś popadnięciem, wiesz, tutaj w nawoływanie do bojkotu i tutaj wyrzucaniem. No to może szokować, ale no umówmy się, że inne wartości też sobie przedstawia. A teraz tak sobie patrzę i widzę człowieka takiego zalanego w taflach plastiku, pociętego na płaty, coś takiego chyba jak... To duża osoba, robi duża takich zdjęcia, było. Rezonans chyba tak robi zdjęcia. Tak. I tak sobie przypomniałem taki film Cela z Jennifer Lopez i tam chyba coś takiego było, że ona się przenosiła do umysłu mordercy i chyba tak w taki sposób pocięto konia. Ale tutaj koń też mi mignął, ci powiem, jak tak, teraz googlowałem. Tak, von Hagens robi preparaty ze zwierząt, tak. On... Jestem ciekawy, czy to tylko jest mocna inspiracja, czy on tam przypadkiem nie... Muszę sobie to później sprawdzić. Ale w ten płynny sposób możemy przejść teraz do popkultury. Nie, dobra, bo... Nie, bo przerwałem. Dobra, koniec oglądania. No, ręce na stół, Szyman. Zostawiamy cielesność. Wiemy, że jesteś w szafie. Halo, Szymon. Gdzie jest trup wypada, tak? Szymon. Czekajcie, muszę przymknąć. O. Dobrze, to wracamy do popkultury i przechodzimy do tematu odcinka. Mamy już godzinę 50 za nami. A tematem odcinka są kioskowe kolekcje książek i komiksów. Na początek może zaczniemy od takiego krótkiego przeglądu tego, jakie w ogóle kolekcje dostępne są na rynku. Ja to sobie tutaj wszystko wypisałem, znaczy wszystko, zrobiłem jakiś wybór i w Polsce mogliśmy lub też możemy, bo to przestanie,
kupić od Literi, czyli od Ringel Axel Springer, takie kolekcje. Harlan Coben w labiryncie... Na... Harlan Coben w labiryncie... Dlaczego nie mogę przeczytać labirynt? W labiryncie. Harlan Coben w labiryncie kłamstw. John Grisham w świetle prawa. Stephen King, kolekcja Mistrza Grozy. Tess Gerritsen, Anatomia zbrodni. Jack Reacher, Ponad prawem. Joanna Chmielewska, Królowa polskiego kryminału. Od Hit Salonik, czyli od Edii Press Polska. Czarna seria, Mistrzowie polskiej fantastyki. John le Carré, Spowiedź szpiega. Spowiedź szpiega. Bugsia. Mistrzynie polskich kryminałów. Jonesbo. Trudy Canavan, bestsellery fantasy. Bestsellery Charlotte Link. Remigiusz Mróz, Śladami zbrodni. Z zimną krwią, kolekcja thrillerów. Mistrzynie kryminału obyczajowego. Nowa fala polskiego kryminału. Od Hachette wyszła kolekcja Agaty Christie. Od Pruszyńskiego Terry Pratchett, kolekcja Świata dysku. Od wydawnictwa literackiego Światy równoległe, fantastyczna kolekcja. A z Biblioteki Gazety Wyborczej między innymi dzieła Stanisława Lema, literatura czeska, książki wybrane Marka Chłasko, Tadeusza Konwickiego oraz takie dwie kolekcje, od których chyba w ogóle to wszystko się w Polsce zaczęło, czyli XX wiek, kolekcja Biblioteki Gazety Wyborczej i XIX wiek, kolekcja Biblioteki Gazety Wyborczej. I tutaj tak orientacyjnie w tym XIX wieku ukazała się między innymi Zbrodnia i Kara, Wehikuł Czasu, Dr. Jekyll, Mr. Hyde, 20 tysięcy mil podwodnej... Nie podwodnej, co ja mówię, podmorskiej żeglugi. Tak, rękopis znaleziony w Saragosie, portret Doriana Greya, klub Pickwicka, Frankenstein, Diable, Eliksiry i tak dalej, i tak dalej. A w XX wieku Ojciec Chrzestny, Imię Róży, Lolita, Dziesięciu Murzynków, Christie, Blaszany Bębenek, Proces Kawki, rok 1984, Solaris i dużo, dużo więcej. To tyle, jeżeli chodzi o książki. Zbieracie coś z tych kolekcji? Albo zbieraliście? To znaczy, jeszcze chciałem powiedzieć jedną rzecz, tak ci wtrącić, że chyba nie jestem do końca przekonany, czy coś było wcześniej, ale kwiecień 1992 rok wydawnictwo Paul Nordica wprowadza na polski Saga rynek... Saga Lotu. Dokładnie, tak. Margaret Sordemo chyba. Dokładnie. I to były reklamy telewizyjne, to się ukazywało co miesiąc w kioskach. 47 tomów. Mhm. Można było to kupować chyba tylko w ruchu. To nie miało, nie trafiało do, chyba do księgarni, o ile dobrze nadal kojarzę. Nadal nie trafia. Okej, okay. I to było dystrybuowane do kiosków, a później jeszcze była saga o czarnoksiężniku tej samej autorki i chyba jeszcze saga o ludziach światła, czy coś takiego. Już teraz nie do końca pamiętam. W każdym razie to był kwiecień 1992 rok, początek chyba takich kolekcji w Polsce. A to potem, bo potem Ludzie Lodu chyba z Faktem wychodzili, nie? To była jakaś reedycja. Wznowienie, tak, reedycja. Bogusia, przeczytałaś całą? Okay. Co, saga o Ludziach Lodu? Nie, utknęłam. Zaczęłaś, nie skończyłaś? Na 25 tomie. Moja siostra chyba przeczytała zaczęłam, całe. A przynajmniej prawie wszystko z tego, co pamiętam, ale w reedycji chyba. Nie pamiętam, czy czytali to w tamtych czasach. No tych kolekcji tak naprawdę pewnie byśmy więcej się doszukali, bo ty wypisywałeś te, które... To są te ostatnie które lata, tak my naprawdę. Jakoś tam nas interesowały. A ja i tak już ci nie chciałem dorzucać, bo wiedziałem, że jak zaczniesz gadać, to nie skończysz. No i ja, odpowiadając na twoje pytanie... Czy kupujemy jakieś? W tej chwili staram się już nie kupować. Kupowałem Reachera i trochę żałuję, bo leży... Ja mam coś takiego, że to nie tylko kolekcje książek, ale na przykład filmowe kolekcje, które kupowałem jakieś 10 lat temu. Bardzo dużo kupowałem filmowych kolekcji kioskowych. Większość leży gdzieś w worku w piwnicy. Bo mnie te kolekcje wkurzają potem na półce. Mi się to nie podoba. Nie podobają mi się grzbiety, nie podoba mi się, jak to jest wydawane. Reachera akurat przeczytałem w całości, no i ja do tego nigdy nie wrócę. To zajmuje mi półkę niepotrzebnie. Przepraszam, a co cię skłoniło do tego, żeby kompletować kolekcje filmowe? Po prostu chęć posiadania danego filmu na nośniku? Wtedy czy tak, miałem taki walory? Okres, że dużo filmów kupowałem. Potem przestałem, ale to nie dlatego, że coś się u mnie zmieniło, tylko po prostu stwierdziłem, że bez sensu wydałem tyle kasy na DVD, gdzie teraz już jakość tego jest no koszmarna na dobrym telewizorze i za chwilę przerzucę się na inny nośnik, który za kolejne 10 lat znów jakość tego będzie koszmarna.
A też wtedy internet aż taki szalenie dobry nie był, a wiesz, wychodził Przystanek Alaska, wychodziła tak. Drużyna A, takie seriale, które mm-hmm. lubiłem, więc z przyjemnością je oglądałem. Wychodził Świat według Bandich, obejrzałem całe na DVD, tak jak wychodziło, no. Potem archiwum. No, archiwum kupowałem w tej kolekcji i do teraz mam to w tej kolekcji. I to w sumie do tego wracam akurat dalej na DVD. Ale to wiesz, możesz sobie powtarzać. Ja wiem, taki mam plan. Od dawna mam taki plan. Ale książek, no widzisz, Richard mi się nie podoba na półce. Ja już myślę, gdzie to przełożyć, a w to miejsce sobie komiksy powstawiam. Myślałem, czy Cobena nie kupować, ale ja Cobena przyswajam w audio. Przeczytałem większość Cobenów, ale wszystkie przesłuchałem w audiobookach. I do tego nie wrócę raczej. Dzisiaj w pracy myślałem, czy nie wrócić do... zresztą to chyba jest pierwszy tom, nie mów nikomu. O, to nawet może bym to przesłuchał, bym się z recenzją wstrzelił, patrz, na start kolekcji, bo to jest fajna książka i mam fajny audiobook. Znaczy są trzy audiobooki, ale jeden jest fajny. I zacząłem czytać, słuchać dzisiaj w pracy i fajnie się słuchało, ale kurczę, ja dużo pamiętałem, chociaż akurat Coben to jest taki pisarz, co się zapomina dość szybko. Z tej książki dużo pamiętałem i wydaje mi się, że to są jednostrzałowce, ja do tego nie wrócę. Myślałem początkowo, jak pojawiła się informacja, że będzie kolekcja o Cobenie, że będę kupował, ale chyba nie będę. Szczególnie, że nie podoba mi się ta kolekcja wizualnie, jak na nią patrzę. Fajna kolekcja, której żałuję, że nie kupowałem, to była ta, która powiedzmy przed 12 laty zaczęła Wyborcza wydawać. Zaczynała od Imienia Róży. Tak. I to były takie. No to jest ten 20 wiek, kolekcja Biblioteki Gazety Wyborczej. Ja mam. Możliwe. Nie, widziałem tą listę, co mi podesłałeś, natomiast nie miałem czasu tego sprawdzić. I tam były naprawdę dobre książki. Chyba jeszcze później Dziennik wydawał swoją, tylko już bez obwoluty, tylko twarda oprawa lakierowana. Tam z tego chyba kupiłem Władcy Much. Mhm. I to była taka kolekcja, Władca którą... też był w Wyborczej. Wyborczej też. Okej, okay, ale wiem, że w Dzienniku, bo mam z Dziennika tą kolekcję. W każdym razie do czego zmierzam? To były takie książki, które chciałbym mieć może na półce właśnie nie jak Cobena, czy Kinga, już mam wszystkie, oprócz tylko Dolores Claiborne sobie kupiłem 12 tom, bo tą książkę komuś tam pożyczyłem i do mnie wróciła. Ale tam to była chyba taka literatura, po którą chętnie bym sięgnął. Z drugiej strony to jest zawsze, jak sobie myślę, strasznie dużo miejsca zajmujące rzeczy. Ja tylko jedną kolekcję komiksową kupuję i to już mi się strasznie rozrosło. A jak dużo tych książek jest dostępne w e-bookach i za niewielkie pieniądze, bo to są te kolekcje XIX-wieczne, to w ogóle chyba są rzeczy w domenie publicznej, prawda? O ile dobrze kojarzę. Tak. Znaczy nie wiem, czy wszystko jest dostępne, ale ogólnie wszystko przeszło. Tak, i dochodzę do wniosku, że nie, że mimo, że fajnie, że takie coś wychodzi, to jednak ja jestem jednak bardzo mocnym zwolennikiem coraz bardziej elektronicznej dystrybucji. I ja powoli też komiksy kupuję, ale książki powoli zaczynam się przestawiać. Tess Gerritsen planowałem kupować, bo czytałem kiedyś jedną książkę, pamiętam, że mi się podobała, ale też jest masa audiobooków. No i wszystko w e-bookach, więc stwierdziłem, że nie. Przy tych kolekcjach jak Tess Gerritsen, jak Jack Reacher, Lee Childa. Plus jest taki, że oni piszą książki takie trochę pod linijkę. Wszystkie są tej samej wielkości, więc nie bawią się na dzielenie na tomy. I to był plus. A na przykład wychodziła taka kolekcja, znaczy w większości kolekcji książki są dzielone na tomy, ale na przykład wychodziła taka kolekcja chyba od wydawnictwa literackiego, gdzie był Dukaj, Orbitowski i tam był Lud chyba w trzech, czy no, przynajmniej w trzech tomach. Orbitowski też dzielony na tomy. Dla mnie nie. Naprawdę wolę te książki kupić już sobie chyba za normalne ceny. Szczególnie, że ja jestem zwolennikiem takiego indywidualnego podejścia do książek. Żeby książka miała swoje wydanie, a nie była jedną z cegiełek czegoś. Na przykład ta
kolekcja, co teraz wychodzi, polskiej fantastyki. Też tego nie zamierzam kupować. Ona ma bardzo ładne okładki, ale jak patrzę na grzbiet, to mnie odrzuca po prostu, odrzuca. No. Znaczy oni bardzo często właśnie stosują tego typu zabiegi, wprowadzając na okładce jakąś grafikę. Jest to zabieg typowo właśnie marketingowy, który ma służyć temu, żeby twoja kolekcja była kompletna. No nie wiem, żeby psychopaci momencie, kupowali kiedy... wszystko, tak. Nie? Tak, bo żeby obrazek się zgadzał. Musisz nie? Właśnie, w momencie, kiedy brakuje ci na przykład jakiegoś tomu, to będzie to od razu widoczne u ciebie no, na ale półce. Dlatego ta kolekcja wyborczej była lepsza i dlatego na przykład kolekcja Kinga jest tak. Jedną z najładniejszych kolekcji, bo grzbiety ma fajne takie i widoczne, czytelne. Tam jest tylko numerek taki, ale jest bardzo duży napis tak. Stephen King, a nie taki drobiazg jak na przykład, nie wiem, na Reacherze albo na tej kolekcji z wyborczej, to też chyba tytuły to były takim maczkiem napisane raczej, ale przynajmniej nie było tych grzbietów łączonych. Nie wiem, nie znoszę grzbietów łączonych. Kiedyś pamiętam, jak jeszcze te kolekcje nie były tak nagminnie, to lubiłem. Pamiętam, naciskaliśmy na wydawnictwo Albatros swego czasu, żeby wypuścił Mroczną Wieżę z łączonym grzbietem. Jak tam jeszcze pracowała Renata Kuryłowa, to nawet w pewnym momencie chciała to zrobić, ale spasowali. A teraz nie, ja nie znoszę tego. Odnośnie kolekcji książkowych kolekcji kioskowych, to ja powiem wam, że o ile takie rzeczy jak te, które wspominał Sik, czyli tam ta kolekcja Gazety Wyborczej, XX wiek albo XIX i tam nawet jakieś tomy związane z filozofią, które się kiedyś okazywały, no to mam na półce. Mamy też w domu, ale to z powodu tego, że moi rodzice uwielbiali czytać kryminały, no to mamy też skompletowaną taką brytyjską falę takich jednorazowych kryminałów, ja się śmieję, pociągowych, bo to są takie książki, które zabierzesz ze sobą do pociągu, bo są niewielkie i przeczytasz, jak zostawisz, to nic się nie stanie. Natomiast odnośnie innych książek, takich jak ta kolekcja fantastyki, czy kolekcja na przykład Terry'ego Pratchetta, to ja się bardzo często łapię na tym, że w momencie, kiedy w kioskach pojawia się jakaś nowa fajna kolekcja, to ja część z tych publikacji mam już u siebie na półce, kupione wcześniej. Tak. I troszeczkę się potem wkurzam, bo to robienie tego typu serii wydawniczych ma sprawiać, że będziemy się czuli wyjątkowo, posiadając właśnie to w takim wydaniu. To ma wyglądać kozacko na półce, ma cieszyć oko, ma imponować tym, że udało nam się zebrać to w całości, ale tak umówmy się szczerze, powiedzmy sobie, ile książek z tej kolekcji jesteśmy w stanie przeczytać? Bo ich się pokazuje teraz naprawdę cała masa. Jest właściwie w kioskach można kupić i dla fanów kryminałów, i dla fanów literatury kobiecej, i jakieś tam powieści obyczajowe i inne. Ale tak, ja tak sobie też myślę, że wszystko, co służy propagowaniu literatury, jest rzeczą dobrą, ale z drugiej strony, z punktu widzenia księgarza, robi mi się czasami też smutno, że wydawnictwa właściwie podkładają trochę księgarzom kłody pod nogi, bo w momencie, kiedy w kiosku taka kolekcja jest niedroga, to klient przychodząc do księgarni i widząc cenę okładkową, no nie będzie usatysfakcjonowany i tej książki po prostu nie kupi. Mogę się tutaj wbić? Możesz, proszę. Jedno słówko ja powiem i już ci daję. Wiesz ale co? Do tego tematu? Tak, do tego tematu. Okay. Właśnie to jest to, co mówiłaś, że podkładają księgarzom nogi, ale ja mieszkam w 70-tysięcznym mieście i chyba u mnie w mieście już nie ma żadnej księgarni. Przykro mi to słyszeć. Możesz kupić książki w hipermarkecie, bo na przykład w Carrefourze są jakieś tam małe stoisko jest i zostają ludzie skazani na pojechanie, no to już jest, tam 15 minut tramwajem, ale do Łodzi, do Empiku i tylko ewentualnie na kioski. Dziękuję, Szymas, oddaję ci głos, bo to były pytania do ciebie. Czy są ludzie w stanie przeczytać te wszystkie książki z tych kolekcji? Znaczy to za chwilę, ale tylko jeszcze kontynuując wątek podkładania świni księgarzom, to na przykład kolekcja Jonesbu mnie bardzo zdziwiła, bo tam też większość tych książek jest dzielona. One wcale nie są jakoś super grube. Szymon, tam jeszcze była taka kolekcja wydawana chyba pod patronatem Czarnej Owcy, tam ta czarna seria. To jest druga rzecz, o której chcę powiedzieć, ale sekunda, najpierw Jonesbu. To też było Jonesbu nie kupiłem, bo mam go w całości, nie? Po prostu
te wydania zwyczajne, ale okazało się, że jak podliczyłem sobie, bo te książki wydają się tanie, bo to na ogół jest w prenumeracie około 13 zł za tom. No to nie jest dużo za książkę, nie? Zwłaszcza, że krąży ta legenda, że książka to tam 30, 40, 50 zł. Ale właśnie Ionesbo wychodził drożej w kolekcji niż normalnie wydania zwyczajne ostatecznie, co mnie bardzo zaskoczyło. Ale to często tak jest, przez te rozdzielone. A znowu Czarna Seria też było ciekawe, bo akurat tej kolekcji nie kupowałem, ale gdy potem kupiłem naraz całą Czarną Serię od Czarnej Owcy, jakieś 100 kilogramów książek. O nie. To okazało się, że właśnie oni to wyprzedawali za grosze. Ja to kupiłem bezpośrednio od wydawcy i zapytałem ich, czy gdybym robił zakupy na tyle i tyle książek, to czy mogliby mi jakiś rabat zaoferować? A w odpowiedzi dostępcy na zasadzie, panie Szymonie, ale my teraz dajemy chyba 50% na pierwsze zamówienie. No więcej nie możemy. I tak patrzę, nie wiedziałem, tak? No i sprawdziłem i naprawdę część książek była przeceniona już na stronie wydawcy na minus 60, minus 70, minus 80, nawet minus 90%. Te książki z serii kioskowej też część się nie wyprzedała i ja nie pamiętam, nie, czy Blackberry, czy kogoś innego, ale jednego z autorów mam właśnie w tej serii książkowej i to te książki chyba po 7 zł wyprzedawali czy coś, więc widać było, że rynek jest przesycony, oni jeszcze wypuścili tę tanią serię książkową, kioskową i no przesadzili, przestrzelili. Znaczy, mocno. Ja powiem, mogę jeszcze tylko w słowo? Tak. Ja bardzo często zastanawiam się też nad tym, bo to o czym mówisz, to tutaj wydawnictwo zachowało się bardzo w porządku, wyprzedając te wszystkie rzeczy. Natomiast powiem wam, że w przypadku edycji kioskowych różnych książek, to one rzadko kiedy trafiają do ogólnej dystrybucji. Nie ma takiej możliwości, że na przykład przychodzi sobie klientka do księgarni i mówi, że kompletuje serię Nicholasa Sparksa, brakuje mi tom 15, poproszę, chciałabym zamówić. Nie mam takiej możliwości. Te książki jakby wpadały w taką, wiesz, czarną dziurę, pojawiają się w kioskach i znikają. Nie wiem, co się z tym dzieje. My byśmy bardzo chętnie jako księgarze coś takiego mogli zaoferować, no bo pewnie byłby to jakiś towar właśnie na promocji i wtedy moglibyśmy klientom też zagwarantować niższą cenę. Ale to też chyba jakoś inaczej VAT jest wtedy liczony, czy coś, to czy nie, ja się nie znam aż tak, ale jak to jest dodatek w kiosku, to pewnie to musi być tylko dodatek w kiosku. Ale książka, na przykład kolekcja Kinga jest tylko książka. Nie ma żadnej gazetki, ani nic takiego. Tak. Prawda? I jest sprzedawana jako książka. Zaraz poczekaj, ja tutaj mam 5% VAT-u. Tak, czyli to tak jak standardowa książka kupowana przez księgarnię, z hurtowni, też jest objęta 5% VAT-em. Ale a propos tej czarnej dziury, wiesz co? Chciałem, bo ja nie kupuję wielkiej kolekcji komiksów Marvela i chciałem zamówić tom, który zobaczyłem, że po prostu jest. On już wyszedł z kiosków. To były te opowieści mitologii skandynawskich, nordyckich z Thorem. I ja zamówiłem sobie to, goście powiedział mi w kiosku, że on to zamówi ze zwrotów i zadzwoni do mnie, to będzie trwało. I czekałem na ten komiks, który już zszedł z powiedzmy po tygodniu, już nie było go. Czekałem chyba miesiąc albo półtora. Dostałeś go? No ale z komiksami chyba tak, jest inaczej, go, bo komiksy to z tych kolekcji są dostępne w sklepach komiksowych. Przecież Burial zawsze chodzi do stacjonarnego sklepu komiksowego i je kupuje tam. Przy czym wydaje mi się, że to jest na tej zasadzie robione, że po prostu właściciel sklepu zamawia jakoś... W Gildii i w Empiku też są. No. Ale pytanie, czy jeżeli one są na prasie, bo to jest tak, że no przecież w kiosku nie możesz kupić tygodnika sprzed tygodnia, bo on wraca, tak? Więc podejrzewam, że akurat ja kupowałem w kiosku, gdzie on zwrócił ewentualnie te komiksy i to rzeczywiście jest jakaś dłuższa droga, żeby te zwroty mogły trafić z powrotem do sprzedaży, czy do tanich książek, bo są oczywiście, czy tam przecież są takie, nie wiem czy są, bo teraz już nawet nie interesuję się tym, ale kiedyś były takie sklepy, gdzie można było kupić miesięczniki stare. No, ale z komiksami to też na konwentach, na przykład jak są sklepy komiksowe, niektóre to mają do zaoferowania stare tomy wielkiej kolekcji komiksów Marvela, więc nie wiem jak to działa. Na ogół dość drogo. No ja akurat komiksy, kolekcje komiksowe kupowałem, ale o tym już dużo mówiliśmy, ale pewnie Szymas teraz tu zrobi długie wprowadzenie, jakie kolekcje mamy dostępne.
Ale jeszcze do książek chwilę, bo ja tak, a propos tego, co kupuję, no to już powiem wam, że właśnie Nesbo nie kupiłem, bo już mam. Tę nową falę polskiego kryminału odpuściłem, bo mam ją w normalnych wydaniach. Tak samo Mistrzów Polskiej Fantastyki, tylko tę właśnie kolekcję literackiego, te Światy Równoległe, no bo Dukaja, Orbita, to wszystko też mam. Czarną serię sobie kupiłem po prostu tradycyjnie. Kinga mam całego Poza Sztormem Stulecia, chociaż bardzo mnie korciło i wydaje mi się, że on się chyba też najlepiej jednak nie sprzedaje, przynajmniej nie tak dobrze jak przewidywano, bo jak wczoraj zrobiłem zamówienie na Cobena całego od razu, to widziałem, że cena Kinga trochę spadła, tej całej kolekcji. A w ogóle na początku dostałem maila od właśnie Literii, od Axel Springer, że do któregoś tam numeru jak nie zamówię, no to że nie dostanę audiobooka, tych innych prezentów, a teraz cały czas to jest dostępne. Już ile minęło? Bardzo dużo czasu, nie? Ale wiesz, King miał bardzo dużo wznowień w Polsce i to jest, myślę, problem no, też jest taki... nasycony rynek. Tak, nasycony rynek. No może dlatego. W każdym razie mówię, że zobaczyłem to, nie? Ale tak, kupiłem sobie Jacka Reachera i w sumie tylko przez Mando, bo mi się spodobały jego recenzje. Nawet nie otworzyłem tych książek. Serio, w sumie się zastanawiam, po co? Gdyby nie jego podcasty, to bym na to nawet nie spojrzał pewnie. Kupiłem sobie Gerritsen, a to dlatego, że kiedyś czytałem, ale to niedużo, też pod chyba dwie książki Cooka i dwie książki Gerritsen i bardzo mi się podobały i pomyślałem sobie, że w sumie to fajnie by było do tego przysiąść, ale to miało mniejszy priorytet. Po prostu była całość do wzięcia, za też nieduże pieniądze zgarnąłem. Kupiłem sobie Grishama oczywiście, ale Grishama zawsze chciałem przeczytać, bo znam tylko też pojedyncze tytuły i nawet miałem plan, żeby to właśnie czytać regularnie. No i co, przeczytałem dwa tomy i tyle, a już nie wiem ile wyszło, bardzo dużo wyszło. Jeszcze myślałem, że ta kolekcja będzie krótsza, bo już to całe w świetle prawa John Grisham na grzbietach mi się ułożyło, nie? I mówię, oho, to już pewnie koniec, tak już nie będzie. Potem przyszła kolejna paczka. Młotek chyba jest jeszcze, nie? Tam jest w ogóle ten paragraf, nie? Taki wielki znak i on rzuca cień na pół, na drugie pół tej kolekcji. To też często robią takie numery, że po prostu podają najpierw na przykład, że kolekcja będzie się składała z 30 tomów, po czym później okazuje się, że drogi czytelniku... Przedłużamy. Niespodzianka, jeszcze 15 tomów i kupujemy dalej, bo przecież nie przerwiemy kolekcji w połowie, ten paragraf musi rzucać cień, więc kupujemy. Dokładnie. Cobena kupiłem wczoraj dosłownie, ale Cobena ja też zawsze chciałem mieć cały, bo ja wiem, że to są jednostrzałowce i że przeczytam raz i to pewnie też nie całość, znowu skończę na trzecim, czwartym tomie, znając mnie. Ale są fajne, ale te, chciałem to przynajmniej mieć. Te jego osobne powieści, ja bardzo lubię te jego osobne powieści, bo serii z Myronem Bolitarem ja nie czytałem. Przeczytałem jeden tom. A ja właśnie lubię Myrona, ale tych osobnych powieści to tak jakbym jedną przeczytał i czytałem. No bo to trochę tak jest. Trochę tak jest, ale też te osobne też tworzą wspólne uniwersum, tam się przeplatają postacie z drugiego tła. Natomiast ja Myrona przesłuchałem tylko jeden tom, to był bodajże czwarty tom Błękitna Krew i niestety trafiłem na audiobooka, którego czyta Mariano Pania, któremu powinni zakazać czytać wszelkie możliwe audiobooki i mnie bardzo zniechęcił do tej serii, ale kiedyś sięgnę, bo na przykład czytałem dwa pierwsze tomy tej serii z Mikim Bolitarem, z siostrzeńcem czy bratankiem Myrona. To są takie młodzieżówki, ale kurczę, to się bardzo fajnie czytało. Trzeciego tomu nie czytałem, to jest chyba zamknięta trylogia. Teraz zostało też wydane jako trylogia w takim jednym dużym tomie. Także akurat Coben jest fajny. Dlatego też się zastanawiałem, czy nie kupować, ale z drugiej strony mówię, no po cholerę. I ja na przykład jak kupowałem Reachera, to na samym początku czytałem faktycznie te papierowe książki, bo się jarałem, że mam to, że mam w ręku, a nie wiem, może tak przeczytałem z 7 tomów i tak zamieniając je na e-booki co jakiś czas, a od pewnego momentu to ja tych książek nawet w ręku nie miałem. Kupowałem, kładłem na półkę, a czytałem cały czas w e-bookach albo w audiobookach. No właśnie... Ja miałem chwilowe zwątpienie wczoraj, bo też tak sobie pomyślałem, że ja teraz jestem w tym nowym mieszkaniu, nie? I niedługo będę się pewnie przeprowadzał po raz kolejny, więc nie zwożę tego wszystkiego. I tak tutaj przywiozłem jakieś, nie wiem, 200 książek i komiksów, co jest absurdalną ilością. Ostatnio też patrzyłem na tego Grishama, mówię, może wezmę. Mówię, no gdzie będę miał te 20 tomów właśnie? Gdzie ja to położę nawet, nie wiem. No to jest jednak problem. I też często, zresztą właśnie Grishama zacząłem czytać w tych tomach, a potem stwierdziłem, że chyba sobie audiobooki kupię po prostu, bo będzie prościej. Kolejną rzecz, którą zacząłem zbierać, to jest Terry Pratchett, bo chciałem go kupić od dawna po prostu całość, tak? Cały świat dysku, jaki był w Polsce dostępny, tylko że pojedyncze tomy były niedostępne.
I jak gdzieś znajdowałem też aukcję na Allegro, to znowu za jakąś absurdalną kwotę nie było mnie stać, a tutaj ta kolekcja nagle taniutka i żeby było zabawniej. No to jest akurat fajne, jak zaczyna wychodzić coś, co jest już na rynku wtórnym, osiąga gigantyczne ceny, to jest akurat fajne. Dlatego jak zobaczyłem tę kolekcję, to się napaliłem, ale ona też była dosyć długa i ta cena, no jakby to przeliczyć na książkę, no to jest nieduża, ale tak sobie pomyślałem, naraz no nie dam tego w tej chwili, ale że kolekcja tak szybko właśnie nie zeszła, te pierwsze tomy, to zamówiłem na etapie któregoś tam nastego albumu całość i się okazało, że Pruszyński się pomylił i przesłał mi dwa razy kilkanaście tomów kolekcji Świat Dysku. Inna sprawa, że wiesz, jakbyś robił podcasty z tego, obiecał podcasty, to bez problemu byś te książki dostał, bo oni naprawdę w tych wydawnictwach trzaskają tego tyle, że nie wiedzą, co z tym zrobić. Wiem, bo trochę wiedziałem od kuchni, jak wyglądało wydawanie tej kolekcji Kinga, to naprawdę pozbywali się tego, jak się dało. No tak, tylko potem właśnie co dwa tygodnie to jednak, bo to się tak wydaje, nie, że to jest dwie książki w miesiącu, no to niedużo, no ale czytasz innych rzeczy, oglądasz. Ja wiem, tak, ja wiem. Ja sobie zdaję sprawę. Próbowałem to zrobić z Richerem i wychodziło mi przez kilka tygodni, a potem przeciągnęło się o no to ponad ładnie rok, szło. No ale skończyłem grubo ponad rok po całej kolekcji, nie? Ale na przykład gdyby ktoś wydał teraz kolekcję Gwiezdnych Wojen starego kanonu książkowego, to ja bym kupował, łyknąłbym, chociaż to 150 książek mniej więcej było, z czego pewnie ze 100 mam, ale łykałbym, bo to jest niedostępne nigdzie. Wiecie, ja tak sobie myślę, troszeczkę jakby patrząc na te kioskowe kolekcje z innej strony, że dla ludzi ceniących literaturę i dla ludzi, którzy mają pasję posiadania książki, to jest takie trochę, to będzie duże słowo, ale myślę, że zrozumiecie, o co mi chodzi. To kioskowe kolekcje to jest takie zabijanie przyjemności kolekcjonowania, bo w momencie, kiedy dostajemy ja jako czytelnik, świadomość tego, że jest w Polsce cała masa osób, które mają to samo co ja w takim wydaniu, to zabija gdzieś tę radość z takiego posiadania czegoś wyjątkowego, rozumiecie? Ale nie, znaczy, nie, masz nakład książki, załóżmy 20 tysięcy, to wiesz, że 20 tysięcy osób ma taką samą książkę jak ty. Tylko, że nie podaje się w tej chwili nakładów książek, to jest zakazane, tak a propos, ale to... No wiem, no myślę, się, że są po 5 tysięcy, różne są, tak, ale załóżmy, powiedzmy taki King, nie, no to tam podejrzewam, że około 20 tysięcy, może więcej ma, nie wiem, Mando może też na ten temat może więcej powie. Nie wiem. Ale dla mnie nie brnąłbym w to, bo to ja rozumiem, że chcesz powiedzieć, że książka z kiosku jest w jakiś sposób dla kolekcjonera towarem gorszym. Tak, to znaczy... Że nie jest pierwszym wydaniem, tak. No, znaczy jest na pewno, tylko zobaczcie, no właśnie jak nie mam alternatywy, tak, bo nie kupię całego tego Pratchetta, bo go nie ma, albo jeżeli takiego Cobena musiałbym teraz właśnie zbierać po jednym tomie, a no to jest Coben jednak, no to taka kolekcja jest dla mnie czymś idealnym, wiadomo, że to wartość kolekcjonerska może nie jest duża, ale dla mnie jako dla kogoś, kto chce to posiadać, bo przymasuje sobie książeczki, no to jest super wyjście. Tylko Szymon, ja chcę jeszcze powiedzieć też o jednej rzeczy. W momencie, kiedy wydawnictwa, bo tutaj jest też inny aspekt jeszcze, wydawnictwa powinny dbać o to, żeby książki seryjne, w sensie na przykład twój Pratchett, były dostępne, a nie w momencie, zamiast koncentrować się na wydawaniu serii kioskowych, zróbmy cholera jasna do druki na przykład brakujących tomów Pratchetta. Niechaj Coben będzie dostępny cały w różnych wydaniach, powiedzmy, bo to też jest częsty właśnie taki zabieg wydawnictw, że oni wznawiają z inną okładką. No nieistotne. Tu ja też, to mnie zawsze... Od momentu, kiedy zaczęłam pracować w księgarni, to mnie zawsze bardzo zastanawiało, jak to jest możliwe, że wydawnictwa sprzedają prawa do książek, do jakichś tam mniejszych dystrybutorów, którzy będą to rozprowadzać w kioskach ruchu, zamiast zadbać o to, żeby ta publikacja, której klient szuka, była dostępna w księgarni. Wtedy zarobiliby więcej teoretycznie, klient byłby zadowolony. Nie wiem, o co tu chodzi. Nie rozgryzłam tego jeszcze. Wiem, że zaraz będziecie mówić,
czy tutaj te kioskowe kolekcje, to jest też... Mi się wydaje, że to jest w ogóle do innego targetu. No, fani mają już dużo książek danego pisarza i nie raczej pewnie nie sięgają po kolekcje. Mi się wydaje, że to jest do innego targetu zupełnie, do innych ludzi skierowane. Chociaż może niekoniecznie, no taki Szymas jest fanem książek, kupuje książki, a kolekcję też kupuje, nie? Ale taki Pratchett na przykład był wydany w całości w tej kolekcji w twardej oprawie i okładki były identyczne z tymi z podstawowych wydań. Tylko wiesz, podstawowe wydania były w oprawie broszurowej. W momencie, kiedy będziesz sobie kolekcję uzupełniał wydaniami z kiosku, to już będzie się gryzło, nie? No ale to tylko takie... Ale, ale wiesz, no żaden... Że to jest chyba naprawdę... Pratchett jest chyba wyjątkiem, że ten Pruszyński bardzo utrzymał tą serię w jednej stylistyce, bo generalnie... Ale w ogóle, Siku, bo ja to chyba kupiłem nawet ze sklepu Pruszyńskiego. To nie jest właśnie z jakiegoś zewnętrznego, tylko bezpośrednio. Tak, nie od nich wszystko. Zresztą na tej kolekcji Stephena Kinga, to ja dobrze kojarzę, jest napisane wydawcy wydawnictwo Albatros i Pruszyński. Tylko, jeszcze tam jakieś trzeci wydawca właśnie serii kioskowych, ale tak, to pewnie dwa wydawnictwa się dogadały. Ale umówmy się, że jeżeli kolekcjonujesz jakiegoś pisarza, to i wydają go różne wydawnictwa i na przestrzeni lat wydają te książki, to nie ma praktycznie żadnych szans, żebyś miała utrzymane na półce stylistykę od pierwszego tomu, który wyszedł na przykład w 2000 roku do tomu czy jakiejś innej książki, nawet już nawet nie mówimy o jakimś cyklu, tylko po prostu innej powieści z 2017, no. Czy ale to nawet jest... nie stylistyka, po prostu zebrać całość, nie, w przypadku takiego Kinga, to też nie jest aż takie proste. No jak ktoś na przykład, no ja mam po prostu wszystko, bo ja kupuję od... Znaczy... No ja właśnie, kupuję od lat, nie? No właśnie, o tym więc, mówię. Tak. Więc mówię, no dla mnie akurat to tam, powiedzmy, kupuję od 17 lat te książki, więc to dla mnie to nie jest problem, że... Ale po prostu... Czy ja kilku książek nie mam Kinga. Nie przyznawaj się. Ale to z tych ostatnich, bo dostałem na przykład prebooki i już nie kupiłem potem, a nie dostałem wersji ja nie mam normalnych. Kontynuacji Mercedesa nie mam, to jest nieważne, ale dla mnie na przykład nie jest problemem uzupełnić sobie kolekcję pisarza jakiegokolwiek wydaniem z kiosku. No ja też tak robię. Ja Dolores u mnie stoi teraz między innymi książkami tegoże. Helena, mam dla zawał. Dla mnie też nie, to są psychopaci tylko. Jeśli masz bardzo dużą kolekcję książek, a ja mam bardzo dużą, to naprawdę w momencie, gdy pochrzanisz grzbiety, gdy olejesz to tego w ogóle nie widać, bo masz ścianę książek. Ludzie, którzy wchodzą do twojego domu, to zbierają zęby z żuchwy, która uderzyła o podłogę. I nikt nie powie, o kurde, a tutaj ci brakuje trzech tomów, bo panorama nie jest pełna, nie? A co jeżeli obrazek ci się nie mieści na całej półce? To wtedy co? Przerabiasz regał? To nadal robi kapitalne wrażenie, dlatego ja na przykład kioskowe kolekcje komiksowe kupowałem wyrywkowo przez jakiś czas, potem kompletnie je olałem, bo uważam, że są bez sensu. Dobra, to jeszcze kończąc temat tych kolekcji książkowych, a macie jakieś takie, których żałujecie jednak, że ich nie macie, bo dla mnie takim moim właśnie, no tak, moją tragedią życiową jest fakt, że nie kupiłem sobie Lema z Biblioteki Gazety Wyborczej. Były dzieła Stanisława Lema. Ładne książki, nie? Wszystkie chyba w pięknych wydaniach. Ładne wydanie. No i tak żałuję po prostu. Tego nie przeboleję. Nie, ja chyba nie mam czegoś, co bym żałował. Z kioskowej kolekcji. Zastanawiam się i chyba nie. Ja tą wyborczą... Żałuję, że nie kupiłem niektórych normalnych książek, a teraz na przykład chodzą po 200 czy po 500, bo nikt tego nie wydaje. Tak. Ale kioskowych nie mam żadnych, których bym żałował. Szymas, a ty? Oprócz Lema jeszcze coś? No co? Oprócz Lema nie. Wiesz, to mam wszystko. Niczego nie żałuję. No ale tak jest, no co ja zrobię? A Sik coś możesz zaczął? Możesz napisać coś na kartonie Lem, zakleić go i to tak jakby tam był. Nigdy go nie wyciągniesz tak jak w większości innych kolekcji. Ranisz moje kartonowe serduszko. Dobra, to przechodzimy do komiksów, nie? No to z tych komiksowych serii to mamy oczywiście od Hachette wielką kolekcję komiksów Marvela, wielką kolekcję
komiksów superbohaterowie Marvela i teraz nową kolekcję Conan Barbarzyńca. Od Eagle Mossa mamy wielką kolekcję komiksów DC Comics i od De Agostini kolekcję komiksy Star Wars. Jeszcze był Torgal, nie? A, no tak, jeszcze Torgal. Mando, powiedziałeś, że ty niczego nie zbierasz, tak? Nawet Star Warsów. Nie, Star Warsy zbieram, ale też nie wiem, czy wszystko. Kompletnie mam wywalone na panoramę, na grzbiecie. Nie zbieram superbohaterskich już, bo rynek się tak nasycił, mamy tyle możliwości kupowania innych rzeczy superbohaterskich, że jak dla mnie szkoda mi pieniędzy wydawać, chyba że faktycznie bym śledził tak te kolekcje tytuł po tytule i tak jak tutaj Sik mówił, że zależało mu na tym czy tym tytule w taki sposób kupować. Kupować wszystko jak leci jest dla mnie kompletnym bezsensem w tym momencie. Ja kupuję DC, a duble wydaję. Nie zależy mi na panoramie, także po prostu wydaję duble, to w prezentach jakoś tam komuś prezentuję. Dlatego, że jest to dla mnie wygodne. A ja jeszcze wytłumaczę, dlaczego bez sensu. Bo w przypadku kolekcji książkowych to masz właśnie skupione na całości. Może to nie będzie wszystko danego pisarza, bo na przykład dany pisarz dalej wydaje, tak jak na przykład King, ale jednak masz tam kolekcję Cobena, masz kolekcję Childa. Jeśli jest to kolekcja jakiejś literatury ogólnie, to są to wybrane tytuły, ale no możesz je czytać, a w przypadku kolekcji komiksowych to jest wydawane jak, wiesz, jak im podleci, nie? Tutaj pierwszy tom czegoś, tutaj piąty tom czegoś, tutaj w ogóle coś innego, tutaj jakiś klasyczny tom, tutaj jakiś taki, tak to dla mnie bez sensu, nie? A to Hubert, to mówisz, że lepiej byłoby na przykład, gdyby w kioskach były dostępne kolekcje, powiedzmy, wszystkie komiksy z Batmanem. To byłoby lepsze rozwiązanie niż takie rozdrapywanie się. Rzeczy, albo jakieś w ogóle jakieś rany danych autorów, nie? Pełne. No tak mamy w Gwiezdnych Wojnach, nie? Masz kolekcję Gwiezdnych Wojen i całe serie. Nie jakieś tam fragmenty wyrwane, tylko masz pełne serie zamknięte. To też nie będą wszystkie komiksy, jakie były wydane, ale przynajmniej jak zaczniesz serię, to ją skończysz, nie? Aha, czyli to wszystko, co jest w tej kolekcji Star Wars, to będą zamknięte opowieści, jak od początku do końca, tak jak są podzielone na te właśnie Republic kategorie. Będzie jakoś taka seria długa, Republic będzie jakoś dziwnie wydana od 40 któregoś zeszytu, ale to ja nie wiem dlaczego, wcześniej po prostu nie wiem dlaczego tak będzie. I Conan jest tak wydawany, że no masz wszystko też, od tych pierwszych numerów Savage Tales, tak też był to przez komiksy. Przez komiksy Marvela, nie wiem czy przejdą przez Run Dark Horse, ale wiem, że mają być te marvelowskie. No i teraz w ogóle Conan wrócił znowu do Marvela, ale to tak nie sądzę, żeby ta kolekcja obejmowała te nowe publikacje. A w przypadku komiksów to ja się nie wypowiem. A superbohaterskie ja dlatego przestałem, kupuję. Bo to naprawdę mamy taki natłok tego, mamy taki wybór, że wiesz, mówiliśmy o tym kiedyś, no 80 zł na jedną kolekcję, 80 na drugą, 80 na trzecią, robić się 240 zł miesięcznie. Za 240 zł nawet w temacie tylko superbohaterskim możesz sobie nakupować cudów, a nie dostawać to, co ci akurat wydawca podrzuci, nie? No, dlatego ja zrezygnowałem i nie śledzę już tych kolekcji. Chociaż były takie momenty, jak robiliśmy na przykład sobie event Spidermana latem, że nagle nabrałem ochotę na jakiś komiks, patrzę, on był w kolekcji Marvela, a ja go nie mam, nie? No niektóre w tych kolekcjach komiksy są standalone, nie możesz sobie tak jak ja celować w niektóre kolekcje, znaczy komiksy z kolekcji Marvela. Ja akurat kupuję DC. Trochę mi się powtarza, ale to są raczej takie historie, które przynajmniej z mojej perspektywy czytam bez problemu. Nie mam jakichś większych oporów przed sięganiem po jakieś Justice League czy myślicie, Batmana. Myślicie, że Szymas się nie odzywa, tam, bo nie właśnie wiem. Zamówił kolekcję Star Wars? Powoli, do tego przejdziemy. A Conana w końcu Sig będziesz czytał? Będziesz zamawiał? Nie. Mam pierwszy tom, bo był tani i kupiłem sobie zobaczyć, co to jest. Jest fajny, powiększony format. Komiksy są, no ja lubię taką czarno-białą kreskę i bardzo lubię Conana, ale ze względu na fakt, że ja po prostu już nie mam miejsca na trzymanie czegokolwiek, a druga rzecz, że
Ja czytałem wiele lat temu w skanach te Marvele i one mi się nie podobały za bardzo, to sobie dałem spokój. I może jak gdzieś tam trafię na jakiś w tanich książkach na jakieś tomy, to może pojedyncze, tak jak dawniej kupowałem te czarne wydania z numerkami, z opowiadaniami Conana, które były pisane przez rosyjskich pisarzy pod pseudonimami, to może rzeczywiście w ten sposób kupię jakieś numery. Natomiast nie, zrezygnowałem. Początkowo miałem pomysł, żeby to kolekcjonować, ale nie, dziękuję. Właśnie tak mi się wydawało, że o tym mówiłeś. No to ja teraz, no ja kupiłem te jedynki najnowsze, nie? Czyli Mistrzów Polskiej Fantastyki, to był Grzędowicz z Panem Lodowego Ogrodu, tom pierwszy, Konana Barbarzyńce, Czerwone Ćwieki i te Star Wars Legendy, klasyczne opowieści numer jeden. To jest akurat fajne, że jedynki są takie tanie. Ja też Konana kupiłem, tylko jedynkę, nie zamierzam kupować dalej, ale wiesz, no zadychę taki komiks, tak wydany, taki duży, taki gruby, taki fajny, żal nie kupić, to jest akurat dobre. Mhm. No ja właśnie stwierdziłem, czy Grzędowicza mam i to zresztą właśnie z tą samą okładką i z trochę inną oprawą i minimalnie innym grzbietem, ale ogólnie to jest to samo, tak? Od Fabryki Słów. Ta kolekcja Mistrzowie Polskiej Fantastyki, właśnie kończąc temat książek z mojej strony, ona jest tak bezsensowna. Ten grzbiet jest tak brzydki. Tam są po prostu grafiki z różnych okładek nałożone na siebie, ale tak na pałę za przeproszeniem, jakby ktoś to w pęcie robił. Myślę, że Mando by to zrobił lepiej w 5 minut. Brzydko to strasznie wygląda. Do tego jeszcze nazwanie tego Mistrzowie Polskiej Fantastyki, śmiech na sali, te opisy, te wielkie hasła. Ale kupiłem Pana Lodowego Ogrodu, bo to też chyba tam 9 zł kosztowało, dzieciakom na świetlicę dam. I te komiksy stwierdziłem, że też mogę im po prostu tam zanieść, niech się cieszą i sobie czytają. Te komiksy Star Wars, powiem wam, że zacząłem, jeszcze nie skończyłem. Nawet mnie to zainteresowało i to było trochę dla mnie przerażające. Ale ten brak dodatków mnie rozczarował, że tutaj nie ma absolutnie niczego na końcu. Ani żadnego komentarza, ani okładek, ani nic. Kiepsko, tak? Trochę bieda. Ale jest 11 zeszytów. Gruby komiks. No ale i tak, no kolekcje, tak, dodatki, chcę coś dostać jeszcze. A ten Conan, on ma dużo dodatków znowu, tak w przeciwieństwie do Star Wars i w ogóle do tych innych kolekcji, ale ma moim zdaniem jednak trochę zawyżoną cenę, bo ten pierwszy tom to właśnie, ile kosztował, 15 zł chyba? Nie, no dyszkę pierwszy. A to może i nawet tak, ale kolejne już mają kosztować normalnie 40, a to jednak jest czarno-biały komiks, więc nie rozumiem, zwłaszcza, że w prenumeracie też nie ma żadnej zniżki, więc cena będzie wyższa od superbohaterów Marvela, od Star Warsów, a ten duży format, on robi wrażenie, tak, na pierwszy rzut oka, ale jak ja sobie ten komiks czytałem, to jakość niektórych kadrów, już niekoniecznie, w ogóle pierwszy, drugi, chyba czwarty komiks są średnio czytelne momentami. Do tego, w sensie, no to jest niewyraźne, tak jakoś przy skalowaniu chyba coś siadło. Pierwsza opowieść rozgrywa się na śniegu, tak, w takiej śnieżnej krainie i no sorry, ale ja tutaj w ogóle nie czułem śniegu, zimna, nie widziałem ani lodowych olbrzymów, ani niczego, no po prostu widzę białą planszę, tak, to jest narysowane, no ja wiem, że to jest też pierwszy numer, ale to pierwsze wrażenie było takie sobie. Jeszcze gdyby to miało, kosztowało, nie wiem, 30 zł czy coś, a format byłby normalny, to pewnie bym się skusił przynajmniej na te pierwsze 3 tomy i potem zobaczył co dalej, ale teraz tak, nie wiem, też jestem trochę sceptycznie nastawiony i właśnie jest przesyt, no bo jednak wydawać 80 zł na czarno-białego Conana co miesiąc, już mi żal trochę, a wiecie, że DC jeszcze podrożało niby, jeszcze nie przyszła do mnie nowa paczka. Podrożało, I dostałeś już z tą nową ceną? Znaczy ja mam teczkę założoną w kiosku, ja tradycyjnie kupuję, nie mam prenumeraty. Mm-hmm. No ja mam i właśnie nie wiem, jak to teraz będzie. Daję zarobić panu z kiosku. No ja stwierdziłem, że w takim razie no zrezygnuję, no przeleję im starą kwotę, no bo miała być gwarancja ceny w prenumeracie i mam gdzieś, co oni tam robią, zwłaszcza, że... Ty masz gwarancję ceny chyba. No tak, ale niby na fanpage'u pisali chyba, że po prostu jest tak podwyżona cena i tyle. Nie ma jeszcze szczegółów, zobaczymy. No na razie to tak średnio. I tak mi już jest żal, a co dopiero, niby to są 2 złote, ale właśnie przy takim nasyceniu rynku, no kiepsko. Muszę znaleźć... Musisz skończyć, bo 2.40 już jest, już kończymy. Właśnie. Ja kupuję jeszcze ten złotą kolekcję bajek Disneya z kolekcji książkowych, całą półkę mam.
O, to jest fajne. Jak to jest powydawane, to jest bardzo Hubert? Fajne. Powiedz. Normalnie. No, sztywna oprawa i ładny papier, no. Cieniutkie książeczki. Se poznam przynajmniej Toy Story i inne tam. Też o tym myślałem, nie widziałem, szczerze ale mówiąc. Król Alwa. Król Alwa już chyba czytałem. Ale nie pamiętam. Tyle dobra przed tobą. A macie jakieś takie wymarzone kolekcje, które chcielibyście zobaczyć? Z komiksowych czy książkowych? No właśnie już chyba nie. Kiedyś King był taką moją wymarzoną, ale teraz jak wychodzi, to mam na niego wywalone. Ja powiem tak. Ja bym chciał zobaczyć takie kolekcje retro science fiction, nie? Czyli na przykład, nie wiem, Asimowa, tak. Heinleina. Asimowa też nie ma już, nie wiem. I dlatego to by było fajne, bo tego nie ma na rynku, ale z drugiej strony ja wolałbym, żeby to wydał Book Rage, bo ja wolę mieć to jednak w e-booku niż kolejną, nie wiem, zbierać kupę książek i gdzieś tam upychać w trzecim rzędzie czy coś takiego, nie? Dlatego wolałbym, żeby ktoś się zainteresował właśnie, Book Rage się bardziej zainteresował właśnie takimi klasykami literatury science fiction i to poznawiał w formie e-booków, naprawdę. Bo ja tego nie muszę mieć na papierze. A Bogusia? Jakieś marzenia? No właśnie tak się zastanawiam i chyba chciałabym jakieś ładne wydanie klasyki ogólnie, albo... Ale klasyki... Coś konkretniej w sensie... No, myślę, że mogłaby się przydać na polskim rynku jakaś kolekcja na przykład prozy rosyjskiej albo w ogóle jakiejś literatury młodzieżowej, powiedzmy takiej... Zaczęliśmy od tych sentymentalnych, jakichś tam nostalgicznych tematów i chyba nimi zakończymy, bo tak mi się wydaje, że... No. A w ogóle chyba jest jeszcze taka kolekcja ciekawa wychodzi. Teraz sobie przypomniałem. Twórca John Carter z Marsa. Burroughs, tak? Tak. I chyba właśnie cała jego kolekcja wychodzi. Tak sobie właśnie teraz przypomniałem, że gdzieś mi to mignęło. To tak a propos retrofantastyki. Mówię, że mi tego brakuje, a teraz sobie przypomniałem, że... Takie coś prawdopodobnie wychodzi. Naprawdę? Ja o tym nie wiem. Może to lepiej, Szymas, że nie wiesz, bo jeszcze byś od razu kolejny karton do kolekcji. No nie, no właśnie w moim przypadku to tylko ten Lem. Jakby teraz pojawiła się, nie wiem, wznowiona ta poprzednia kolekcja, no to ja byłbym zachwycony, ale może też po prostu wydawnictwo literackie, mam nadzieję, że bo ono teraz wydaje Lema, nie, w nowych wydaniach, też całkiem ładnych. Tak. Mam nadzieję, że po prostu to nie będzie tak, że to będzie szybko znikało z rynku i że będzie można kupić właśnie jakiś gigapakiet wszystkiego, to ja wtedy od razu po prostu wypłatę przelewam na wydawnictwo literackie i Lem wędruje na półeczkę. Kolekcja Galaktyka Gutenberga, ale to jest data wydania luty 2015, to ja coś popierdzieliłam. Było coś takiego, no ale już nie pamiętam. O, no dobra, to tymi naszymi marzeniami chyba będziemy kończyć. Dzięki wam serdeczne za rozmowę. Dzięki. Dziękujemy. Dzięki serdeczne. A wam, kochani słuchacze, życzymy miłego dnia czy wieczoru. Zachęcamy do dyskusji. Pochwalcie się, co wy zbieracie, czego nie zbieracie, co chcielibyście zbierać, co sądzicie o literaturze erotycznej i jak wam się podobał ten odcinek. Dzięki za uwagę i do następnego razu. Cześć. 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 Game over, man. It's game over. What the fuck are we gonna do now? What are we gonna do? It's over. Nothing is over! Nothing! You just don't turn it off!